Nie lecz sam swojej firmy. Doradca restrukturyzacyjny to fachowa pomoc i efektywne plany restrukturyzacyjne. Twoja firma może stanąć na nogi. Kancelaria Kuśmierek. Z nami otrzymasz wsparcie na każdym etapie. Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich na pierwszym meczu z ósmej kolejki Fortuny pierwszej ligi, a dziś zmierzą się drużyny niestety z dołu tabeli, bo ostatnio w tabeli Sandecja, Nowy Sącz i 14 Widzewów, 14 z 18. Myślę, że wszyscy są poważnie zaniepokojeni, ale nie jesteśmy zaniepokojeni składem i naszego zespołu, i zespołu gości. I zaczynamy zatem od Sandecji, Nowy Sącz. W ramce z numerem 31 Dawid Pieczkiewicz, numer 3 Daniel Dziwnyl, 5 Dawid Szufryn, 8 Maciej Małkowski, 9 Adrian Danek, 10 Damir Sofcic, 14 Rafael Wiktor, 16 Michał Walski, 19 Kamil Ogorzały, 28 Michał Peter Buczko, 33 to Bartłomiej Kasprzak. I w rezerwie na ławce siedzą z numerem 12 Tokacz, z 7 Chłeska, z 11 Kamiński, z 17 Basta, 27 Chmiel, 30 Żołądź, 34 Kauchur, 77 Palacz i 88 Paweł Mandrysz. A teraz Widzew. Tak jest, skład Widzewa następujący: w bramce Miłosz Mleczko, numer 1, dalej Filip Becht z 3, Marcin Robak, kapitan drużyny, z 9 numerem, Krystian Nowak, 15, Patryk Mucha, 19, Dominik Kun, 22, Łukasz Kosakiewicz, 23, Daniel Tanżyna, numer 27, Mateusz Możdżeń z 30, Merwej Fundambu z 70 numerem, Mateusz Michalski, numer 77, ławka rezerwowych: Pawłowski, Grudniewski, Rudol, Ojama, Poczobut, Prochownik, Mąka, Amejał i Stępiński, Patryk Stępiński. Taki skład dzisiaj puści w bój trener Enkeledomi. Piotr Mandrysz ma się nad tym zastanawiać, bo rzeczywiście zespół gości jest w tej chwili pod kreską i to zdecydowanie, mimo że nazwiska zawodników, których zobaczymy za chwilę, na pewno wzbudzają pewien szacunek. Sędzią głównym jest Artur Aluszyk, asystentem numer 1 Tomasz Niemirowski, asystent numer 2 Marek Arys, a sędzią technicznym Tomasz Marciniak. Wróćmy zatem jeszcze krótko do zespołu gości. Bez punktu, 4 zdobyte bramki, 19 straconych. No i niestety bardzo, bardzo słabe występy, kiedy wydawało się, że Sandecja złapie punkt z Odrą Opole. To jeszcze w 90 minucie piłkarze Sandecji sprokurowali rzut karny i skończyło się rezultatem 1-2. Sandecja, przypomnę, przegrała z ŁKS-em 1-4, podobnie jak i w kolejnym meczu znów 1-4. Peter Buczko, 86 minuta, a ostatni występ zespołu gości to porażka z Zagłębiem Sosnowiec 0-3. Słabo zatem to wygląda. No i widać, że zespół gości będzie miał problemy. Będzie miał problemy, bo musi tutaj w meczu z Widzewem, który żądny jest punktów, żądnie zmazania nieudanego występu w meczu wyjazdowym. No i dziś widzewiacy z Sandecją będą musieli pokazać, że są w dobrej formie. Najczęściej tutaj typowany rezultat to 3-0 dla Widzewa. Przekonamy się, kto tak typuje, czy jesteśmy. No, tutaj ława dziennikarska mówi, że to jest właśnie ta sytuacja. Każdy, kto miał okazję go poznać, wie, jak był człowiekiem, jak wyjątkową i ważną dla swoich przyjaciół, rodziny i kolegów był. Teraz minuta ciszy dla jednego ze zmarłych kibiców Widzewa Łódź. Dziś pożegnaliśmy go, niektórzy z was uczestniczyli.
czyli w jego ostatniej drodze. Dziękuję bardzo. No i wszystko już poza nami, to ta oficjalna część. No a teraz, mam nadzieję, bardzo ciekawy występ zespołu Widzewa. Wiemy, co dzieje się z Tomaszem Czubakiem, który... Z Karolem nawet. Przepraszam, Karolem Czubakiem. On już jest u mnie, Tomasz. Będę tak na niego mówił. Przypomnę, że nasz atak jest w tej chwili oparty tylko i wyłącznie na grze Marcina Robaka. No, zobaczymy, czy Fundambu dzisiaj pokaże równie dobrą formę. Na razie mamy kłopoty, żeby sięgać po punkty. 7 punktów w 7 spotkaniach. Oczywiście Sandecja może pomarzyć o tym, żeby mieć choćby 7 punktów. I rozpoczynamy Fundambu od razu do Krystiana Nowaka. Bardzo mocne zagranie w kierunku Marcina Robaka. Tu do główki wyskakuje natychmiast jeden ze stoperów zespołu gości. To jest Dawid Szufryn, kapitan zespołu Sandecji. A na boisku ci, których znamy z dobrych występów. Michał Walski, Peter Bućko, Bartłomiej Kasprzak. To są ludzie, którzy umieją grać w piłkę nożną. Tym bardziej zaskakuje tak niska pozycja w tabeli zespołu z Nowego Sącza. Faulował Łukasz Kosakiewicz, bo Widzew już wysoko ustawiony, nie dający swobody rozegrania, chociaż teraz akurat łatwo poradzili sobie goście. Niedokładne zagranie prosto w nogi Patryka Muchy, ale jeszcze udało się uratować obrońcom tę sytuację. Zobaczmy zatem, jak teraz szeroko pograją zawodnicy gości. Świetne podanie do Adriana Danka. Ten od razu próbuje zagrać do napastników i świetnie wychodzi na bardzo dobrą pozycję. Trzeba przyznać, że gdyby to podanie było lżejsze, to mielibyśmy problemy, tym bardziej, że odsłoniliśmy tutaj lewą stronę naszej obrony. Tanżyna przechodzi bliżej. Nie ma tego zdecydowanego wejścia. Możdżeń, dobrze. Do Kosakiewicza, niedobrze przyjął piłkę Kosakiewicz, ona uciekła mu spod stopy, no i cała akcja straciła na płynności. Michalski, ładna centra, Robak! No i starcie bardzo, bardzo twarde i mamy pierwszy rzut rożny. Dobre dośrodkowanie Łukasza Kosakiewicza na 5 metr, tutaj przepychał się Robak z obrońcą, jeszcze udało się odbić tę piłkę głową Marcinowi. Ale ona przeszła chyba po barku gdzieś tutaj środkowego obrońcy. Jeszcze raz obejrzymy. Tak, gdzieś tam po plecach nawet. Tak. Piłka odbita, ale widać, że wiedzą doskonale obrońcy Sandecji, że Robak jest niezwykle groźny. Kosakiewicz z drugiej strony. Interwencja Dawida Pieczkiewicza bardzo dobra. Mocne piąstkowanie. No w końcu jak się ma 32 lata, to raczej prostych błędów w obronie nie wolno. Teraz Mateusz Michalski, no i kolejny rzut rożny. No i mamy trochę gry w piłkę, jakby na wezwanie nasze, na prośbę naszą ze studia meczowego prosto. Widzewiacy na jeden kontakt, Michalski później jeszcze dośrodkowywał po odegraniu piłki przez Fundambu. No najważniejsze dla Widzewa, że gramy na jeden kontakt i dokładnie. Tanżyna niepilnowany, gdzieś tam popatrzyli teraz piłkarze Sandecji, czy nie ma tam naszego stopera. Jeszcze próbujemy utrzymać piłkę na przedpolu, ale to jest niezbyt dokładnie zagrane. Szczęśliwie do przodu od razu. Świetnie Becht, świetnie poszedł od razu do krycia. Nie zostawił miejsca swojemu rywalowi. Dzięki temu z groźnej sytuacji odzyskuje piłkę dla naszej drużyny, Filip. I Kun mimo nacisku świetnie sobie poradził. I teraz ma dużo swobody, dużo miejsca. Lewą nogą może zagrać, no ale nie w ten sposób. Troszkę staraliśmy się oszukać linię pomocy. Uspokoją Kasprzak. Próbuje pograć z kolegami z defensywy. Bardzo ale dobrze. Wypnął piłkę. Znowu dobrze w odbiorze Widzew. Tym razem Mucha agresywnie, ale bez faulu, co najważniejsze. I aut dla Widzewa na wysokości 16 Sandecji. Patryk Mucha już 2 razy odebrał bardzo ciekawie piłkę. No i więcej w tej chwili czasu poświęca zadaniom defensywnych. Tak się układa gra na boisku. Krystian Nowak, główka. Kto wyskoczył wyżej? Piłkarz
Sandecji z szesnastką na koszulce to Michał Walski. Między innymi ruch Chorzów, ale będzie czas, żeby mówić o tym piłkarzu. A tymczasem rozgrywają Widzewiacy. Broni się Sandecja. No ma poważne problemy, żeby w zdecydowany sposób tutaj poradzić sobie z tym starciem. Rzucił piłkę z autu Kosakiewicz, ale nie udało się jej opanować Fundambu. Teraz jeszcze spada piłka pod jego nogę. Jeszcze do Kosakiewicza, narożnik pola karnego. Michalski pod linią boczną. Dośrodkowanie, ale nabity od razu obrońca. Można i w polu karnym, ale dobrze zaasekurował to wszystko Peter Bućko. Widzew nie daje wyjść swobodnie spod pola karnego Sandecji. Nowak przepycha się z Rafaelem, ale to ostatecznie zawodnik gości silniejszy, jeszcze faulowany. No, trzeba przyznać, że od początku jest bardzo widoczny, nie tylko z racji swojej budowy, ale także z racji umiejętności piłkarskich. Parę razy bardzo spokojnie przyjął piłkę mimo nacisku i teraz wzdłuż linii świetne podanie, uwaga! Próbują dograć piłkę w 16. Możdżeń, to jest wybicie, no zakotował się chyba troszkę nasz pomocnik. Uwaga, bardzo niebezpieczne zagranie i tracimy bramkę. Za łatwo pozwoliliśmy wejść tutaj lewą stroną, swobodnie dograna piłka na zamknięcie, proszę. Tutaj nie było wyjścia, błąd to pierwsze wybicie, bardzo niedokładne. I dogranie, proszę, tam tylko czekał piłkarz Sandecji i trafił do siatki, zobaczmy. Niestety niedokładnie wybija Możdżeń przede wszystkim. Tutaj niezdecydowanie w polu karnym taka niechęć do tego, żeby wchodzić nieco odważniej, żeby nie spokrować karnego, ale to się kończy zamknięciem Kamil Ogorzały przez Ogorzałego, ale też no, tutaj to brak krycia przez naszych obrońców już w polu bramkowym. Pierwsza akcja Adrian Sandecji Danek. Kończy się golem. Adrian Danek, czyli brat żony Wojciecha Trochima, takie powiązania, znalazł się tam, gdzie trzeba, ale mówię, niepotrzebnie Mateusz Możdżeń wybijał piłkę, byle jak, troszkę spokoju w tyłach, odganie. Nie był Mateusz atakowany na 11 meczu, mógł spokojnie raz sobie... Raz jeszcze, puścił, brawo, bardzo ładnie sędzia puścił naszą akcję, Kun, nie ma jednak gdzie wrzucić, musi z Filipem Bechtem zagrać, ten trafia w piłkarza Sandecji. No to zimny prysznic od razu na dzień dobry i wybijają piłkę. Danek tym razem sobie pozwolił, musi starcie z Kunem jeszcze tam przeanalizować. Patryk Mucha, bardzo ładne zagranie do Marcina Robaka. Ten mimo nacisku zdołał dokładnie zacentrować i strzelec bramki rozpoczyna akcję ofensywną. Znów proste błędy. Znów świetnie Patryk Mucha. No tutaj być może też i Patrykowi trochę zabrakło zdecydowania przed polem karnym przy tej akcji bramkowej Sandecji. No ale już tego nie cofniemy. Tu trzeba już szukać swoich okazji. No widzę, zamknął Sandecję przez pierwsze 5 minut na ich połowie. Pierwsza teraz akcja strzelamy. W ich wykonaniu zakończyła się strzeleniem bramki. No tak, nasze akcje raczej takiej konkretnej sytuacji nie spowodowały. No tak, łówka Robaka, tak? Z 5 metrów zablokowana. Jeszcze teraz walczy Kosakiewicz, odzyskujemy kolejny brawo, raz. Brawo, Patryk piłkę. Mucha znów. Dobre podanie. Miękko wrzucamy piłkę i sprytnie ją przepuszczają zawodnicy zespołu gości. Tanżyna wychodzi blisko Rafaela. Dobrze tutaj sponiewierał zawodnika gości, ale wszystko w ramach przepisów. Mucha spokojnie. Do koła środkowego, do Możdżenia, ten do prawej już Kosakiewicz podnosi głowę i gra do Michalskiego, ten jednak wypychany, szuka sobie miejsca bliżej środka. Mateusz się rozgląda, nie bardzo wie, nie ma ruchu. Teraz powinni wszyscy szukać dla siebie miejsca. Jest Filip Becht do Dominika, ten zatrzymany od razu przez Danka. Próba przegrania nad obrońcą. Czujny jest jednak zespół Sandecji i teraz... Taka oswobodzająca główka, ale twarde starcie. Arbiter puścił to zagranie. Możdżeń bardzo ładnie wygarnął piłkę. I już widzę w prawą stroną. Kosakiewicz będzie dośrodkowywał w pole karne. Czy teraz dokładniej? Nie. Piłka ląduje na głowie obrońcy. Jeszcze Widzew nie daje wyjść. Jednak teraz dużo miejsca dla Sandecji. Groźna akcja jednak trzech Widzewiaków. Już teraz Tanżyna sam na Rafaela. Ale po łatwo. Karnym. Ojej, jej, bardzo łatwo. Tanżyna w drugim tempie. Tak, ale Rafael tam bardzo ładną kiwką się popisał. Zmienił w ogóle kierunek biegu i
jakby dokładnie przyjrzeć się tej akcji, to niebezpieczeństwo było bardzo duże. Ma miejsce Fundambu, 30 metrów do bramki Sandecji. Fundambu już pod polem karnym, odgrywa do Kuna. Ten w stronę środka prawą nogą, ale zablokowana ta próba dośrodkowania. Całe szczęście znów ratuje Mucha, ale traci Możdżeń. Kolejna kontra Sandecji, wraca Mateusz Możdżeń i odzyskuje piłkę po własnym błędzie. Popatrzył jeszcze piłkarz Sandecji, tak powiedziałbym, z wyrzutem w kierunku arbitra, ale sędzia uznał, że nie ma mowy o przewinieniu. Teraz miał aż za dużo czasu Kun na rozegranie akcji, aż wywołało to irytację kibiców na trybunach, bo Kun nagle zatrzymał się z piłką, zaczął się rozglądać, z kim ma rozegrać akcję, zamiast po prostu, no chyba, iść Weź, w kierunku tak, bramki. Oczywiście. To zupełnie stracił rytm, ta akcja już była zupełnie inna, no i mamy niestety straconą dobrą okazję. Pograją na pewno do obrony. Szufryn będzie próbował tam uruchomić kolegów z defensywy. No i Pieczkiewicz bardzo mocno, zdecydowanie, ale in out. No zatem w 10 minucie Filip Becht, pokazuje mu się Patryk Mucha. Nikt nie podchodzi bliżej. Ach, Filip tutaj stracił kontrolę nad piłką. Ostro walczą o piłkę zawodnicy Sandecji. I tam po drugiej stronie Michał Terbuczko. Trzeba przyznać, że straciliśmy przez moment kontrolę. Znowu niedokładnie wybija Pieczkiewicz tutaj pod presją zawodników Widzewa. I już my będziemy teraz budować atak pozycyjny, że na własnej połowie głęboko tutaj musimy zacząć konstruowanie tej akcji. Nowak do tyłu, jeszcze głębiej do Tanżyny, tam do lewej strony jest Becht blisko linii bocznej, będzie grał wzdłuż niej na Kuna, ale tutaj niedokładne to zagranie, bez wsparcia i bardzo duża dziura teraz w środku, schodzą do prawej strony goście, Małkowski pomiędzy Piękne nogami podanie. Muchy, będzie groźnie, Danek, ale dobrze, tu wmieszał Filip się jeszcze Becht. Ślizgiem bardzo ładnie to zrobił, choć sytuacja była już bardzo, bardzo niebezpieczna. Danek będzie wrzucał piłkę z autu. Kasprzak obok niego. Jeszcze po nogach. Tak. Filip. No trzeba mieć troszkę szczęścia. Poradziliśmy sobie. No i teraz wypadałoby przejść. Pokazuje trener Dobi, aby podeszli Widzewiacy do gry. Fundambu ładnie sobie poradził, ale było tam trzech zawodników i zaraz poprawił akcję na nim kolejny zawodnik Sandecji. Już by trzeba było zmienić strony. Tanżyna do Kosakiewicza. Dużo swobody ma Kosakiewicz. No ale zatrzymał też akcję Krystian Nowak. Robak popychany, ale dobrze radzi sobie tutaj. Opanował piłkę, jeszcze ścigał się z rywalem. I pokazuje arbiter, że Marcin Robak nadużył tam siły. Kibice żyją od pierwszej minuty, starają się pomóc, jakby nie zwrócili nawet uwagi na to, że przegrywamy 0-1. Część z nich pewnie jest mocno zdziwiona, wchodząc na stadion, tak. Kilka minut po rozpoczęciu gry. Tanżyna niedokładnie przeprasza kolegów takim gestem, panowie, wiem, co zrobiłem, ale trzeba uważać. Bardzo dużo mamy takich dziwnych strat. Rafał wraca za naszym atakiem. Druga strona aż się prosi. Pokazuje tam Kosakiewicz, że jest gotowy do wejścia, ale nie gramy. Jak zaczynamy lewą stroną, to staramy się grać cały czas jedną stroną boiska, a to nie jest dobry pomysł. Kasprzyk, Rafał. Poradził sobie arbiter gwiźnie. No tak. To już jest, jak podpowiadają nam nasi statystycy, 6 faul Widzewa. Ładne zagranie zewnętrzną częścią stopy. Z przodu jest Rafał. Piłka przechodziła, ale na szczęście nigdy nie sięgnął. Filip musi rozpocząć akcję ofensywną. Ten szybko stracony gol także
sprawił, że inaczej podchodzimy do akcji ofensywnych. Ale i chyba trochę animuszu dodał drużynie z Nowego Sącza, bo oni teraz chętnie weszli na połowę drużyny Widzewa. Próbują odciąć możliwość rozegrania piłki z lewej strony. No i ostatecznie niedokładnie rozgrywamy piłkę właśnie tutaj w tej strefie. Skacze Mucha, nie ma faulu. Takiej wybijanki, Szofren teraz. Piłka leci właśnie do Szufryna. Ale spokojnie, widzę. Nie podejmować nie pojedynku z Robakiem. Woli lepiej wrócić do krycia. Dominku zostawi piłkę Filipowi Bechtowi. Patryk Mucha z tyłu. Pokazał się Fundambu, ładnie to zrobił. Lewą ręką lekko utrzymał dystans od rywala. A teraz jest na 16. Wypychany. Do Michalskiego, ten właśnie wypychany z pola karnego. Ale cały czas widzę przy piłce zamknięty. A może stąd spróbować? Nie. Sandesi w polu karnym. Za daleko. Piłka na zamknięcie do Kuna, jest Robak tyłem do bramki, ale dobrze tutaj zachował się Szufryn, wybił mu piłkę spod nóg, Rafael w pojedynku z Tanżyną, ale tutaj pomógł Dominik Kun, odzyskujemy piłkę, dobrze Morzeń, ale uprzedzony teraz przez Budźkę. Znowu to podanie Robak. Zewnętrzną częścią stopy, czy zdąży? Zdążył nasz obrońca. Wybija Nowak. Zeszła mu jednak, to nie było czyste kopnięcie. I w 15 minucie nadal przegrywamy 0-1. Patrzymy na ustawienie, nic się nie zmieniło. Fundambu blisko Marcina Robaka. Nie z tego miejsca chcieli wrzucić piłkę zawodnicy Sandecji. Ale starają się być ruchliwi. W momencie organizowania akcji ofensywnej dużo mają przechwytów. Teraz Widzew próbuje Morzy, dobrze uwolnił się, ale niedokładnie zagrał prostopadłą piłkę. To Mateusz nie mógł nic zrobić. Bez szans tutaj w pojedynku biegowym, bo obrońca gości miał kilka metrów przewagi nad naszym piłkarzem. Znowu niedokładnie Pieczkiewicz. Piłka pod nogami Fundambu, 20 metrów od bramki Fundambu do Robaka. Robak pada w 16, ale tutaj sędzia twierdzi, że nie ma mowy o rzucie karnym. Jeśli chciał tu Marcin oszukać, to szkoda, bo to była dobra sytuacja. Tak, po prostu, mógł zagrać mając obrońcę chyba na plecach. Oczywiście był tutaj faulowany. No trudno z tej perspektywy nam to orzec. Więcej pożytku byłoby, gdyby Marcin tą piłkę przyjął i próbował ograć z wodem obrońcę. Możliwe, że poczuł tam kontakt z obrońcą i stwierdził, że to będzie taki moment, aby trochę jeszcze dołożyć od siebie. Nic z tego. Sędzia nie dał się nabrać i my... Teraz próbujemy odebrać znowu piłkę na połowie Sandecji. Ci wybijają niedokładnie Danek prosto pod nogi Krystiana Nowaka. My też przyspieszmy trochę budowę tych ataków pozycyjnych. Tak, za długo to trwa, to wprowadzenie piłki. 17 minut za nami. W połowę rywali trwa bardzo długo, już jest 5 podań, a my jesteśmy cały czas na naszej połowie. Aż się prosi, żeby zagrać szeroko do Krystiana Nowaka, ale musimy się włączyć naszymi obrońcami również do przodu. Jesteśmy w tym samym miejscu. Niedokładnie, niestety Becht, ale też problem z przyjęciem mieli goście. I teraz wyjdą środkiem. Kasprzak, dobre podanie od Sowsicia. Kasprzak już do lewej strony, musi tutaj być czujny Łukasz Kosakiewicz, bo rywale już po jego stronie wbiegają w pole karne, dośrodkowanie. Nikogo bardzo tutaj nie niebezpieczne. Ma. Jeszcze nie koniec. Próbowaliśmy Morzeń. Jeszcze to wszystko, ale faul jest. Nie ma faulu, sędzia każe grać dalej. Grają teraz piłkarze Sandecji pod naszym polem karnym. Nie zrozumieli się na szczęście, ale moim zdaniem arbiter tutaj bardzo źle to interpretował, bo atakowany był Morzeń bez piłki. Już po akcji, więc powinien to odgwizdać. Rusza Widzew, ale za wolno ruszamy. Jeśli chcemy rzeczywiście szybciej przeprowadzić akcję, no to nie możemy tyle czasu spędzać na własnej połowie. Tanżyna i niedokładnie, ale niestety niedokładnie pomiędzy Robaka i Kuna. Dobrze jeszcze ustawiony Mucha. Tanżyna odzyskuje też piłkę na spółkę właśnie z Patrykiem i gramy teraz przez prawą stronę pewnie. Krystian Nowak wprowadza piłkę do Muchy. Środek boiska, Mucha miękki cross do prawej na Michalskiego, ten ładnie gasi piłkę klatką piersiową, schodzi do środka, ale niestety tutaj wmieszał się w to wszystko Walski i odebrał piłkę naszemu pomocnikowi. I jeszcze raz goście, no chyba zależało im tylko na aucie, czyli pozwoliliby Widzewiacy wybili piłkę poza linię boczną. Prawa strona zespołu gości groźniejsza, widać, że Maciej Małkowski tutaj jest w niezłej formie. Proszę, wyprzedzenie. No nie możemy
pozwolić sobie na to, żeby tak łatwo. Teraz świetny kolej Morzeń, też taki zniecierpliwiony, no ale nie dokładnie, bo chciał grać do Robaka do nogi, natomiast Marcin już wyszedł mu na pozycję za linię obrońców. Całe szczęście też bardzo niedokładnie grają dzisiaj goście i my już po lewej stronie, pod polem karnym Sandecji, Kun, dobrze w dryblingu, Kun lewa noga, ale zablokowany przez dwóch rywali, będzie out na wysokości 5 metra pod bramką gości. Maciej Małkowski tam ślizgiem powstrzymał akcję Widzewiaków. Patryk Mucha, ładna centra, ale Wyczkiewicz tutaj raczej nie ma problemów z chwytem takiej piłki, troszkę poleży. 32-latek, bo będzie czekał, aż jego zespół wyjdzie. LKS Długie, Stal Sano, kto kluby, w których grywał, to doświadczony piłkarz. Błąd teraz juniorski, błąd Bechta, puścił piłkę na kozioł, którą wybijał Pietrzkiewicz. Od razu to spotkało się z reakcją trenera Dobiego. Fundambu, mocne zagranie do niego. Przewinienie, na pewno, tak jest. Protestuje wprawdzie piłkarz Sandecji, ale to on spowodował upadek naszego zawodnika. I Widzew już wznowił grę. Michalski na linii środkowej przez Muchę. Ma dużo miejsca w środku Patryk Mucha, ale wycofuje do... Za głęboko gramy defensywą. Za głęboko nasi stoperzy, nasi obrońcy zostają na naszej połowie. To takie bardzo, bardzo asekuracyjne ustawienie. A później mamy problem. Nie możemy stworzyć przewagi. Może teraz. Weszli wreszcie w połowę. Był tam problem z przyjęciem piłki. Zamyka. Dobrze, Robak. Kun. Musi to wykorzystać. Dobre wyłożenie do Fundambu. Tak nie miał miejsca tam Mateusz Michalski. Na oddanie strzału uderzył wprawdzie, przytomnie tutaj Józef rozegrał tę akcję. Rzeczywiście, Kun. My sobie to zobaczymy raz jeszcze. Kun z lewej strony do Fundambu, ten już naciskany, nie mógł strzelać z pierwszej piłki z 12 metrów. Jeszcze obrócił się w stronę linii 16 metra i wycofał Mateuszowi Michalskiemu, ale tam Michalski już czuł, że za pleców wybiega mu rywal, więc no nie miał czasu przygotować sobie strzał tego uderzenia. Strzał z miejsca praktycznie. Tak, tak spod kolana. Teraz faulowany Marcin Robak. Nie, nie ma znowu faulu, znowu tu sędzia nie odgwizduje przewinienia. Ten atak z tyłu Szufryna moim zdaniem jest przewinieniem. A teraz Sandecja już na połowie Widzewa, rozpędzają się goście po stronie Kosakiewicza. Będzie teraz bronił Michalski, utrzymują się przy piłce zawodnicy trenera Mandrysza, przyjmuje Kosakiewicz do Fundambu. Cały czas jesteśmy ale jednak na atakowany naszej od razu jest. Połowie i Fundambu traci piłkę przez... Szkoda, bo ta akcja, ale było nas tylko dwóch. Proszę, Rafael na pewno zdąży, ma na plecach Filipa Bechta. Zagrywa głęboko do Danka. Małkowski, Danek. No to chcieli tutaj nas zaskoczyć, ale na razie mają problemy z wyprowadzeniem piłki nasi zawodnicy. Twardo stoi na nogach Danek. Wycofuje do Małkowskiego. Małkowski na przecięcie. Brawo, Miłosz. Dobre wyjście. Leży zawodnik Sandecji. Zaraz dostanie informację pewno. Sędzia, tak jest. Ale to najlepsze, co mógł zrobić Miłosz Mleczko. Wyszedł do piłki, do której jeszcze próbował dojść Rafael i Mleczko. Złapał ją w koszyk i jeszcze tak obszedł się dość brutalnie z impetem niestety. Tak, ale tu nie chodzi, było ale to jest, jakiejś złej to nie chwili. Jest przewinienie. Bardziej absolutnie. Ustawienie sobie po prostu rywala i taka informacja dla niego. No więcej mi tu nie wchodź, bo tak, będzie mimo, tylko gorzej dla ciebie. Więc... Było poza piątką, ale... Ewidentnie czysto zrobił to Mleczko. Może tam odrobinę zbyt agresywnie wyszedł do tej piłki. No myślę, że też to jest taki element, w którym bramkarz buduje swoją przewagę na przedpolu. Z każdym takim wejściem rywal zawsze gdzieś tam będzie się zastanawiał, czy przypadkiem nie spotka się z rozpędzonym bramkarzem, wiedząc, że ten nie jest doklejony do linii. A widzę teraz już aut na wysokości pola karnego drużyny Sandecji. Kosakiewicz nie ma z kim. Robak uprzedzony, Fundambu jeszcze odzyskuje teraz piłkę, lewa noga Fundambu prosto w koszyk bramkarza. Dobrze ustawiony był Pietrzkiewicz, wracam do twojej myśli. Kiedyś uczono bramkarzy, że pierwsze dwa wyjścia powinny być z wysoko uniesionym kolanem, tak żeby napastnicy nabyli respektu i nie przeszkadzali później w interwencjach. Nie, tak nie może grać Daniel Tanżyna. Piłka podskoczyła zawodnikowi gości. I dziwnie, tam miał problemy, żeby ją dokładnie zagrać. Fundambu, środek boiska. No pokazuje się Fundambu, szuka gry.
przez Bechta. Już jesteśmy z lewej strony. Becht do Kuna, ten jednak z powrotem w kierunku środka boiska. Coś mi się zdaje, że nie w tę stronę, nie w tę stronę budujemy akcję. Sekundy chcą odrobić widzewiacy, co im brakuje tych sekund. A czas nam bardzo szybko leci po tej bramce strzelonej. Asekuracja będzie, tak jest, tutaj nic nie zrobi Marcin Robak. Ale Fundambusz szuka gry. Teraz wybicie w kierunku Rafaela, Krystian Nowak. Pokazuje napastnik Sandecji, że nie ma z kim grać, że jest sam. Prawda. Teraz dobrze na jeden kontakt Fundambu do Kuna, ale Kun za mocna piłka. Bardzo szybko wyszedł piłkarz Sandecji. Chorwat sobie świetnie poradził. Mały, bardzo szybko biegający. Udanek się nie spieszy. 25 minuta. Pojawili się kibice Sandecji. Na razie w niewielkiej grupie. Rafael atakowany. No i mamy szansę, żeby znów rozpocząć akcję. Jest Tanżyna z tyłu, dobrze. Na drugą stronę, aż się prosi, żeby tam Krystian Nowak zagrał. Poza tym gramy wszystko do nogi, na stojąco, do piłkarza, który czeka na podanie. No nie można tej akcji w ten sposób zaczynać. Próbuje przyspieszyć nieco grę teraz Mucha do prawej. Do coś tam się dzieje z tą Murawą, bo tak, ładnie teraz odwrócił się na plecach z rywalem. Możdy, świetna piłka w pole karne, Kosakiewicz, boczna siatka. Ależ co za zagranie Mateusza Możdżenia, przyjął świetnie piłkę kierunkowo. Miałby asystę, ale zobaczmy, piłka, co zrobił Kosakiewicz w tak idealnej sytuacji. Doskonale tutaj podszedł do gry w pierwszym tempie Łukasz Kosakiewicz do tego zagrania Możdżenia. Ależ piłka, no naprawdę. Nie może tego tak strzelać. Dlaczego krótki róg, a nie po długim? Może to był już wielka podstawowy szkoda, błąd. No Łukasz musi trafić. Element, który w Widzewie gra dość dobrze, to właśnie to zamknięcie akcji z prawej strony, albo przez Michalskiego, albo przez Kosakiewicza. Teraz kolejna akcja Widzewa, dobrze Fundambu, 20 metrów do bramki, puszcza piłkę pod nogami. Oddał piłkę od razu rywalom, a miał dwie możliwości dobrego zagrania. A teraz się rozpędził Walski, nie możemy go dogonić, gdy ten biegnie z piłką, ale dobrze teraz Kosakiewicz w defensywie. Możdżeń zamknięty tutaj na połowie naszej drużyny, dobrze znalazł korytarz do lewej strony do Bechta. Becht, linia środkowa do Kuna. Wchodzimy teraz na połowę Sandecji pięcioma, sześcioma zawodnikami. Becht dobrze do Fundambu, wysokość pola karnego. Fundambu zatrzymuje piłkę, próbował nabić tu Szufryna, ale nie dał ten się nabrać. Małkowski rozpoczyna akcję Sandecji, no i powstrzymuje go od razu Mateusz Możdżeń. Już troszkę odkupił tą swoją winę przy tym wybijaniu piłki i stracie gola. Ale jeszcze trzeba, żeby koledzy zachowywali zimną krew w sytuacji sam na sam. Łukasz Kosakiewicz. Trzeba mieć na uwadze, że to niedokładne wybicie Możdżenia to był tylko jeden z elementów prowadzących do bramki, bo my mieliśmy jeszcze możliwość, żeby tę akcję czegoś się zaczyna. Tak jest. Od czegoś się zaczyna, to czyli od bardzo złego zagrania. Tak jest, a później proszę, nikt nie był w stanie. Dobre zagranie, bardzo niebezpiecznie. Damian Sowicz. Jeszcze nie koniec. Chorwat pozwala sobie na spokojną grę. Małkowski. No, nie wychodzimy. Stoimy w linii z tyłu. Nie podchodzimy do rywali. Jakbyśmy się bali tego. Tutaj się nie zrozumieli. Obrońca ze stoperem. Proszę. Takich błędów też nie wolno popełniać. To Miłosz musi krzyczeć. Moja lub w ogóle nie reagować, żeby była jasność. Kto piłkę zabiera? Danek. Sprytnie przepuścił Szufryn. No, prowadzą 1-0, pograją specjalnie spokojnie. Walski przez moment, ale mają dużo miejsca. Musi wrócić tam Mateusz. I niedokładnie goście. Przejmuje piłkę Robak w kole środkowym. Kun, nie ma nikogo na lewym skrzydle. Teraz 6. dopiero podchodzi Becht, ale to jeszcze długo zanim dojdzie. Dobrze, Robak w polu karnym zamyka Fundambu. Fundambu przenosi piłkę nad poprzeczką. To jest kolejna znakomita sytuacja. To jest naprawdę pozycja, o której nie jeden z piłkarzy może pomarzyć. Patrzmy. Świetnie, skacząca Robak tutaj piłka, no to musi trafić w bramkę. Aż się prosi, ta piłka prosi, aby uderzyć w nią czysto. Wolejem, no niestety nieczysto trafił w nią.
Merwej Fundambo miał dużo czasu, żeby złożyć się do tego zagrania to wysoko jest, nad poprzeczką. 12-13 metrów, góra. Ale strzelił bardzo niedokładnie. Już Krystian Nowak walczący z Rafaelem. W środku brak asekuracji, za Małkowski. Dużo teraz miejsca. Małkowski. Uwaga na kolejną akcję. Goście sobie swobodnie tutaj grają. To nie jest dobry pomysł, żebyśmy im tyle miejsca zostawiali. Kasprzak pogra, przez boiska. Patrzy na naszego trenera. Kun. Przeszła go piłka. Danek. Za daleko, za dużo daje miejsca na dośrodkowanie. Tutaj nie wywiera Dominik żadnej presji. Wybijamy na Danku. Tyle gdzie. Nawet nie próbujemy zorganizować kontrataku. Kasprzak. Proszę, szukał tam wolnego miejsca, faul. Dobrze, panie sędzio. Dla nas po pół godzinie gry. Protestuje tam wprawdzie piłkarz Sandecji, ale utrudniał rozpoczęcie gry Kamil Ogorzały. Jesteśmy blisko, Mateusz Michalski ma z tyłu Kosakiewicza, lewa noga. Nie, ale świetne podanie, naprawdę. Trzeba przyznać, że Mateusz tutaj bardzo mądrze wymyślił to podanie. Długa piłka na Robaka, ten zgrywa na jedenastkę, nie zdążył Mateusz. Tam jest ostre wejście, ale arbiter puszcza grę. Nie ma faulu, dobrze, znowu Tanżyna teraz pojedynku z Rafaelem. Jest Kun, będzie dośrodkowanie w pole karne. Robak, 11 metr, Możdżeń z woleja, ależ obrona Pieszkiewicza. A widzę w kolejny raz konstruuje akcję, po której ręce składają się do oklasków. Ale muszą się rozłożyć, bo Pieczkiewicz był dużo wcześniej ustawiony tam, gdzie uderzył kapitalna, mu. Kapitalna interwencja Pieczkiewicza. Pieczkiewicz. A Mateusz Możdżeń-Pejder już pokazał Merwejowi Fundambu. Kolego, jak tak się uderzył strzela. W koleja. Tak jest. Wybił miał na rzut rożny. Miejsca. No szkoda dwóch znakomitych sytuacji. Kosakiewicz z narożnika boiska. I wybija szofry. Tak jest. No to teraz jesteśmy już na połowie gości, to całym zespołem. Przeszedł tam Krystian Nowak, Tanżyna, ojej, ojej, co to było? Kosakiewicz wystrzelił, tak? Bardzo wysoko piłkę nad poprzeczką. To Fundambu pobiegnie po piłkę, tak? Robi wszystko. W strzałach celnych 2-1 dla Widzewa. No ale ten jeden celny Sandecji oznacza bramkę. Więc nie mamy się z czego cieszyć. Około 20-osobowa grupa kibiców Sandecji już w sektorze gości. Widzew przejmuje piłkę na własnej połowie. Dominik Kun do Tanżyny. Podchodzi do gry Mucha, ale nie do niego gra Tanżyna. Przecież na stronie kibiców Sandecji zachęcali się koledzy, aby przyjechać do Łodzi, żeby zobaczyć w akcji Widzew. Teraz odgwizdał fał na Robaków. W kolejnym takim starciu, w którym obrońca wchodzi na plecy Marcinowi w ataku. Danek podchodzi bardzo blisko, utrudniając rozpoczęcie gry. Arbiter zaraz zwrócił mu uwagę, wprawdzie Maciej Małkowski jeszcze tam krytykuje lub odwodzi arbitra od tego, żeby pokazał kartkę, ale już krótka lekcja. Widzewiacy nie byli w stanie zagrać szybciej, utrudnili im to piłkarze Sandecji. Zobaczmy, stały fragment gry, Mateusz Możdżeń wrzuca. Wybita piłka. No i jak będzie z kontratakiem? Niebezpiecznie. Dobrze, Możdżeń w defensywie, nie ma faulu. No na takie... Odgwizdał faul arbiter w wykonaniu Mateusza Możdżenia. Chociaż tu robił wszystko, co mógł, zdaje się, nasz zawodnik, aby właśnie nie dopuścić do faulu. No tak, ale pierwszą pozycję ma zawodnik Sandecji, więc tutaj nie ma co specjalnie na tym zdarzeniu się na dłużej nad nim zastanawiać, tylko trzeba po prostu zdecydowanie jeszcze docisnąć. Do przerwy dobrze by było wyrównać. Szczęśliwie piłkę przejmuje Sandecja, Tanżyna wchodzi od razu w tempo, zabiera futbolówkę Małkowskiemu. Możdżeń, wręcz pokazuje Możdżeń, gdzie trzeba zagrać, no ale za późno Kosakiewicz. Spanikował tutaj jeszcze w ostatniej chwili Daniel Dziwniel. I wybił piłkę w aut, więc mamy teraz właśnie rzut Kosakiewicza, nie, Michalskiego, na spalony. Powrotną piłkę zagrał Fundambu do Michalskiego, a ten był za linią obrony. No, zmarnowaliśmy okazję do
rozegrania akcji pod polem karnym Sandecji. Szkoda tej sytuacji. Mieliśmy trzy sytuacje, w których mogliśmy zdobyć wyrównującą bramkę. Trzeba przyznać, że goście starają się jak najdłużej utrzymać przy piłce. Dobry powrót. My z kolei teraz odebranie w odbiorze dość dobrze wyglądamy, zwłaszcza no, nie dajemy się odwrócić z piłką, kiedy zawodnicy Mateusz gości... Mateusz niepilnowany. Za długo to trwa. Brawo Mateusz, świetnie wygrał pozycję. Dziwniel zablokował. Trzeba przyznać, że radzimy sobie nieźle z rozpoczęciem akcji. Ostatnie podanie stanowi problem. Oj tak! Marcin Robak znakomicie wyszedł do tej piłki. Trafił głową tam, gdzie trzeba w 35 minucie. I piłka ląduje w siatce. 1-1. Proszę, szybki wyrzut z autu. Będzie wrzutka, błyskawiczna. Robak, ślicznie. Na krótki słupek. Prosto na głowę Marcina Robaka. No w końcu dobre dośrodkowanie, w końcu w dobrym miejscu Marcin Robak i świetnie wyszedł do główki. Modelowo wykończona ta akcja uderzeniem głową przez kapitana Wizera. I mamy w 35 minucie trzeci gol Robaka. 1-1. Brawo Marcin, świetne wejście, taki skręt tułowia w momencie, kiedy składał się do tej główki. No i zupełnie inaczej możemy oglądać teraz końcówkę pierwszej połowy. Teraz zachować koncentrację przede wszystkim, bo z tym była różnie. 1-1 tam Kosakiewicz. Przewinienie. Kamil Ogorzały tam faulowany. I trzeba było tam rzeczywiście odgwizdać przewinienie. Zobaczmy zatem, jak to będzie wyglądało. O, to goście bardzo długo będą ustalali, z którego miejsca. Będzie wrzutka w nasze pole karne. Pięciu zawodników w strojach Sandecji. Na zamknięciu Kasprzak. Zobaczmy, jak będzie wyglądała wrzutka. 36 minuta, 9 minut do końca pierwszej części. Walczą o pozycję. Dobra centra. Oj! Rafael wygrał w powietrzu starcie. No ale był tyłem w ogóle do gry, także zagrożenia jako takiego nie było. Choć Miłosz tutaj. Tak, Miłosz Mleczko na 5 metr. Popatrzmy, czy się nie spóźnił. Musiał spóźnić, bo Rafael był pierwszy do piłki, to on ostatecznie próbował uderzać na bramkę Widzewa. Nie ma powtórki. No to Miłosz uniknie podsumowania tej akcji. Na środku pola Mateusz Michalski. Główką. Chyba Marcin Robak zaczął. Z autu szybko Kosakiewicz. Robak. Mateusz Michalski. Strata piłki. Świetnie, świetnie. Od razu podeszli do rywali. No próba takiego Widzewa. Pressingu, który może od razu przynieść wymierne korzyści. Momentalnie po stracie piłki przez naszą drużynę od razu doskoczył Mucha. Też był blisko Kosakiewicz i uniemożliwili wyjście z akcją gościom. To powinien być aut dla Widzewa. No nie wiem dlaczego to się tak ułożyło tam przy linii bocznej. Zaczynają akcję ofensywną. Fundambu będzie pierwszy atakował. Podchodzi Robak jeszcze, aby trochę postraszyć Szupyn. Tutaj obrońców. Pietrzkiewicz, 11 metr, będzie grał daleką piłkę. Skacze Becht, wygrywa Małkowski, główkę. Becht. Poradzili sobie. Ale ładnie. Ale wrócił Dominik Kun. Świetny powrót. Dużo miejsca przed Muchą, koło środkowe. Gra do prawej, jest już Michalski ustawiony do dośrodkowania. Nie, tutaj oszukał rywala do lewej nogi. Michalski uderza na bramkę i mija piłka, słupek bramkarza. Naprawdę niedużo tu brakło. Nic by nie miał do powiedzenia bramkarz zespołu gości. Zobaczmy, jakie to było znakomite uderzenie. Pięknie.
Rozmawialiśmy o tym z Mateuszem Michalskim w tym wywiadzie, który prezentowaliśmy Państwu w studiu przed tym spotkaniem. Mówił właśnie o tym, że tu też nie jest tak, że on, będąc ustawiony po prawej stronie, nie będzie szukał zejścia do środka właśnie i uderzenia lewą nogą. No i dzisiaj właśnie to potwierdza, bo to chyba już druga taka próba Michalskiego w tym meczu. No tak, pierwsza była taka niezbyt udana, bo nie było miejsca i nie było czasu, żeby się dobrze złożyć. Danek szczęśliwie przejął piłkę, Filip Becht nie mógł mu nic zrobić. Świetnie w obronie Tanżyna, naprawdę takie pojedynki dzisiaj toczy z rywalami Daniel. Nie wszystkie skuteczne, bo przypominam sobie jeden bądź dwa, natomiast no już później taka seria chyba trwa. Tanżyna nie przegrywa. Dopuściliśmy do centry, mając dwóch na jednego, a jednak Danek wrzuca piłkę. Jeszcze raz goście. Kasprzak poszedł na akcję i będzie aut dla Widzewa. Becht z tyłu miał Kuna, już tego wybicia nie będzie. Zaraz arbiter powie, że to nie z tego miejsca. Robak niedokładnie. Przewinienie. Dominik Kun jeszcze zdążył szybko przeprosić kolegę z Sandecji. I 5 minut do końca pierwszej połowy. Przypomnę, 1-1, no to już można myśleć o kolejnych bramkach, kolejnych akcjach. Krótko zagrali, Małkowski dostał piłkę. Robak w roli lewego obrońcy fauluje, nie? Czysto starczył z rywalem, aż wszyscy byli zdziwieni, łącznie z Robakiem, że nie ma tutaj gwizdka. Ewidentny był to faul, sędzia się na moment wyłączył. Nie wiem, może SMS-a dostał w tym czasie. Od bramki już grają zawodnicy Sandecji, nie wchodzimy agresywnie dopiero teraz w Fundambu. Tam jest większa szansa na wyjęcie tej piłki przy ataku. Dobre zagranie do Małkowskiego, atak z tyłu Bechta. Fundambu bardzo ładnie odwrócił strony. No i paruje to Pieczkiewicz, taka dla mnie niezbyt pewna interwencja. Mimo że strzał nie był jakiś super silny. Najczęściej się mówi, że to są kąśliwe strzały. Ale to też ciekawe, że w tej strefie znalazł się Dominik Kun po prawej stronie, gdy nie było zamiany z Michalskim. Oni nagle razem po tamtej no właśnie tak poszli do kontry. Stronie boiska. Teraz goście wcale się nie spieszą. Ale dobry był to strzał Kuna i też dał szansę na pomyłkę Pieczkiewiczowi przede wszystkim. Bardzo dziwnie interweniował bramkarz Sandecji. No niewygodny strzał, on się jeszcze odbił od ziemi tuż przed jego interwencją. I wybija już bramkarz w koło środkowe, walczy Nowak, chyba popychał Rafaela. Na pewno popychał Rafaela, teraz Małkowski, ależ błąd! Nie możemy tak, Filip musi być pewny tego wyjścia. Danek przebiega, pograją piłką, Kasprzak. Tak jest, musimy podejść bliżej, bo pozwalamy im na swobodne granie. O i teraz... Ubiliśmy krycie, teraz za łatwo poradzili kompletnie sobie... Danek. Dobrze, że jest tam ustawiony Tanżyna, bo znów dopuściliśmy do dobrej sytuacji. Zresztą wyczuł to trener Dobi, bo zdenerwowany pokrzykuje na... Proszę, Danek! Ależ znów była... Fantastyczna okazja dla Sandecji. No, gdzie my byliśmy w tym momencie w grze obronnej? Znowu podobna sytuacja do tej bramkowej. Piłka zagrana w sześć pola karnego. I niewiele zabrakło, żeby ostatni z zawodników Sandecji wykończył tę akcję, dokładając tylko nogę. Teraz prosto padło zagranie, ale prosto na głowę Kosakiewicza. Nie zgarniamy piłki na 30 metrze i faulujemy rywali. Będzie rzut wolny 35 metrów od bramki Mleczki. No to zobaczmy jeszcze raz to. Łatwość. Rafael... Idealnie wykłada Dankowi piłkę. Właściwie Danek mógł zrobić różne rzeczy tam. Miał tyle swobody w polu karnym, brać w polu bramkowym nawet. Można powiedzieć, że Kosakiewicz odrobił lekcję z tej straconej bramki, bo wyszedł przed zawodnika, który czekał już tylko, aby dołożyć nogę i wykończyć akcję do pustej bramki. Niepokoi tylko to, że drugi raz daliśmy się, tak mówiąc, rozklepać. Tak, drugi raz tutaj Filip Becht jednak płaci tutaj za to wszystko. Piłka w pole karne, skacze Kosakiewicz, wybijamy, Kun. Niepotrzebnie chyba Fundambu. Tak szybko przyjąć piłkę, spokojnie rozegrać. Kosakiewicz biegnie, Robak rozpędza się, napastnik błąd obrońców, biegnie Robak, ale zdążył Pieczkiewicz
20 metrów od swojej bramki wybić piłkę. Dobrze tutaj, dobre zachowanie Robaka. Do samego końca poszedł agresywnie za tą akcją, właśnie licząc na jakąś pomyłkę przeciwnika i doczekał się tego. Dziwnie zagrał dziwnie, tak można powiedzieć. Prochownik i Amejał na rozgrzewce. Ale nie wiem, czy to jest efekt czyjejś słabszej gry. Możdżeń. Myślę, że nie jest to przypadek, że dwóch młodzieżowców akurat rozgrzewa się w tej chwili. Dobra, prosto padła kolejna piłka na Michalskiego od Możdżenia. Możdżeń do Kuna. Kun prosto w obrońcę. Nie ma rzutu karnego. I jeszcze prosi masażystów. Arbiter. Co za piłka od Możdżenia. Ależ on dzisiaj te mocne piłki zagrywa. Ambitnie podchodzi bardzo blisko. Ratuje swój zespół, nie oszukujmy się. Tak, trafiony. W szczękę chyba trafiony. Tak. Padł jak rażony piorunem zawodnik Sandecji, jakby trzymał dobry cios sierpowy na szczękę. Potem strzale Kuna. Tak, to jest na pewno uderzenie w twarz. Ale ta piłka od Możdżenia, drugi raz to samo, tym razem po drugiej stronie boiska, ale też co ciekawe, lewą nogą obie piłki, 30 metrów, mocny taki pas cięty po murawie. Akcji Widzewa Mateusz Michalski, bardzo widoczny, bardzo pracowity. Tym razem z lewej strony. Śmiem twierdzić, że to w tej chwili najlepszy zawodnik Widzewa. 10 strzałów Widzewa? Niemożliwe, no tak. I tylko jeden Sandecji. No tam jeszcze rzut rożny był przecież. Tak. Oprócz tego bramkowego to jeszcze rzut rożny, po którym piłka... Główkował to przecież słupek. Rafael. Tak. Dwie minuty dolicza sędzia do pierwszej połowy. Żeby był tylko jeden, poprawmy na dwa co najmniej. I teraz już chyba wróci na boisko piłkarz Sandecji. Pieczkiewicz będzie się bawił troszkę, czekając na to, aż arbiter odgwiżdże doliczony czas. Ale my dopiero Nowa. Zaczęliśmy, więc jeszcze pełne dwie minuty przed nami. Goście. Fundambu agresywnie odbiera piłkę, dobra praca w obronie Fundambu, choć to była połowa Sandecji. Kundo Fundambu, prostopadłe zagranie, linia końcowa. Dobrze nawija Fundambu pole karne, jeszcze raz nawija i drugi, i trzeci, i Michalski z pierwszej piłki, ale prosto w szufryna. No tam się obrońcy Sandecji spisali, ale my mieliśmy znów okazję. Mateusz Michalski. Rozkręcamy się chyba powoli, ale zaraz trzeba będzie zejść na przerwę. I jeszcze aut dla Sandecji, więc myślę, że tutaj za długo już ta pierwsza część nie potrwa. Jeszcze raz obejrzyjmy tę akcję. Jest tam Fundambu. Raz zakręcił, drugi raz i wykłada do Mateusza Michalskiego. Z autu grają Widzewiacy. Fundambu trafiony piłką. 30 sekund jeszcze będą grały obydwa zespoły, a później arbiter każe zakończyć grę. Rafael, pograli takie, powiedziałbym, delikatne granie na przeczekanie. Może jeszcze widzę, zdąży. Nie zdąży. Kończy pierwszą część spotkania arbiter tego meczu. Jest remis, a więc możemy sobie pozwolić na to, żeby myśleć o kolejnych bramkach. W drugiej części obejrzyjmy gole z pierwszej połowy. Najpierw gol zespołu gości. Niedokładne wybicie przez Mateusza Możdżenia. Danek wpada w pole karne. Precyzyjnie podaje na zamknięcie, a tam trafia od razu precyzyjnym strzałem jego kolega z drużyny. To był piłkarz z numerem 19, Kamil Ogorzały. No i teraz gol Widzewa. Piękna główka Marcina Robaka. Kończy przygodę pod bramką Daniela Dawida Pieczkiewicza. 1-1 do przerwy. Popatrzmy na statystyki. 11 do 2 w strzałach, 4 do 1 w strzałach celnych, 10 do 4 w faulach, żółte kartki
nie było czerwonych, nie było rożnych rzutów. Widzew miał 3 i jedna pozycja spalona. Usłyszymy się po przerwie. Cosinus to bezpłatne licea i szkoły policjalne dla dorosłych. Cosinus to wiele ciekawych kierunków, w tym również medycznych. Cosinus to szkoły zawodowe. Cosinus. Jesteśmy w 40 miastach w Polsce. Zapisz się już dziś. www.cosinus.pl. To ja, Andrzej Bargiel. A to moje miejsce. Miejsce z duszą i rozumem. I z pakietem antysmogowym. Taki smart home, ale bardzo rodzinny. Mugapol. Najlepsze miejsca na świecie. Prowadzisz firmę? Wystawiasz swoim klientom faktury z odroczonym terminem płatności? Nie czekaj w napięciu na swoje pieniądze. Prześlij nam fakturę. Zajmiemy się resztą. Wypłacamy środki nawet w 24 godziny. Przedsiębiorstwo w kryzysie? Nie lecz sam swojej firmy. Doradca restrukturyzacyjny to fachowa pomoc i efektywne plany restrukturyzacyjne. Twoja firma może stanąć na nogi. Kancelaria Kuśmierek. Z nami otrzymasz wsparcie na każdym etapie.
Cosinus to bezpłatne licea i szkoły policjalne dla dorosłych. Cosinus to wiele ciekawych kierunków, w tym również medycznych. Cosinus to szkoły zawodowe. Cosinus. Jesteśmy w 40 miastach w Polsce. Zapisz się już dziś. www.cosinus.pl. To ja, Andrzej Bargiel. A to moje miejsce. Miejsce z duszą i rozumem. I z pakietem antysmogowym. Taki smart home, ale bardzo rodzinny. Mugapol. Najlepsze miejsca na świecie. Prowadzisz firmę? Wystawiasz swoim klientom faktury z odroczonym terminem płatności? Nie czekaj w napięciu na swoje pieniądze. Prześlij nam fakturę. Zajmiemy się resztą. Wypłacamy środki nawet w 24 godziny. Przedsiębiorstwo w kryzysie? Nie lecz sam swojej firmy. Doradca restrukturyzacyjny to fachowa pomoc i efektywne plany restrukturyzacyjne. Twoja firma może stanąć na nogi. Kancelaria Kuśmierek. Z nami otrzymasz wsparcie na każdym etapie. We'll be right back.
Apetyt zawsze rośnie w miarę jedzenia. 1-1 do przerwy. Bramka Marcina Robaka. No i teraz dwa scenariusze. Pewne wysokie zwycięstwo Widzewa, poparte 3 golami w drugiej odsłonie meczu. Zmiana w zespole gości, albo też twarda walka do samego końca. Daniel Dziwny, numer 3, opuścił boisko, a z numerem 17 w tej chwili na murawie pojawił się Adrian Basta. Swego czasu bardzo dobry obrońca, którego karierę przerwał brutalny faul jednego z zawodników drużyny przeciwnej. Bardzo długo Adrian się leczył, później wrócił do futbolu, ale to już nie było to, co można było podziwiać wtedy, kiedy grał w GKS-ie Bełchatów i rzeczywiście prezentował znakomitą formę. No i było to zapowiedzią świetnych występów. Okazuje się, że jednak nie udało się swojej kariery tak rozwinąć, no ale mówię, kontuzje często hamują rozwój talentu. Polonia Bytom, Kolejarz, Stróże między innymi, także no i Sandecja, bo przecież on z tego klubu pochodzi. Zaczynamy zatem drugą część meczu. Rezultat 1-1. Widzew bez zmian w drugiej połowie i tak samo ustawiony zespół wychodzi na drugą część gry, czyli Dominik Kun wrócił na lewą stronę boiska, Mateusz Michalski, który kończył właśnie tam, gdzie teraz Kun, również wrócił do siebie na prawo. Ruszają teraz goście. Danek przy piłce. Próba zagrania. Brawo Mateusz Możdżeń, ale przypadkowo nabita piłka, ale ręką zagrał rywal. Arbiter to wychwycił. Wprawdzie pokazuje piłkarz Sandecji, że przyjął piłkę na klatkę piersiową, ale nie, nie. Kamil Ogorzały, strzelec jedynej bramki dla gości. Tutaj przesadził, ale najważniejsze, że spotkanie toczy się nadal. Faulowany Mateusz Michalski, Fundambu. Zagrał jednak bardzo niedokładnie. Adrian Basta nabił piłkarza. Będzie rzut rożny, bo tu jeszcze od niego odbiła się piłka w ostatniej chwili. Próbował nabić Kuna, ale po tym nabiciu jeszcze wróciła piłka i od jego biodra odbijając się wyszła za boisko. Bardzo sprytny jest Dominik Kun. I będziemy mieli stały fragment gry. A zatem zobaczmy, jak będzie wyglądała ta centra na przedpolu teraz. Cała drużyna Sandecji. Mocna centra, no ale wprost na głowę Pitera Bućko. I zyskali tylko aut widzewiacy. Michal Piter Bućko bardzo spokojnie główkował. Jeszcze jedno starcie, Marcin był tam blisko. Wybili piłkę, Tanżyna. Nowak w polu bramkowym, no, ale w ostatniej chwili Piter Bućko ślizgiem wybija piłkę. Widzę z kontrolą w polu karnym, bez jakiejś większej paniki spowodowanej tym, że nagle dwóch środkowych obrońców w roli dwóch napastników w wykonaniu Widzewa. Został Mateusz Michalski i Filip Becht. Przed polem karnym jest w tej chwili jeszcze Łukasz Kosakiewicz, ale będzie grał Michalski. O, ładnie to zrobił. Tylko już podanie nie było tak dokładne, chociaż może nie ma pretensji. Klaszcze, pokazując, że trzeba po prostu walczyć dalej. Cały czas te dośrodkowania ze stojącej piłki, no to jest coś, co na razie nam w tym sezonie nie wychodzi. Gdybyśmy nie zaliczyli bramki Fundambu do całej sekwencji rozegrania z rzutu rożnego, kiedy z przewrotki ostatecznie pokonał bramkarza Stomilu Olsztyn, to do tego spotkania, do dzisiejszego meczu, na 55 prób dośrodkowań z bocznych stref ze stojącej piłki, ze stałych fragmentów, nie mielibyśmy ani jednej bramki. Kamil Ogorzały bardzo ładnie sobie poradził przed chwilą, wyprowadzając piłkę, ale za dużo mu pozwoliliśmy, jak teraz pozwalamy na akcję Małkowskiego. Do boku, odbita piłka, Kasprzak, brawo, w ostatniej chwili chyba faulowany nasz stoper, tak jest. Krystian Nowak ratował Widzew przed utratem gola, proszę, jak to było. Dokładnie, przypadkowo odbita piłka, no i tam spóźnił się napastnik.
ale i my w kryciu tutaj, bo nie byliśmy w stanie zareagować od razu. Grali swobodnie, niestety. I tu kolejny raz niestety lewą stroną. Dzisiaj sroga lekcja dla Filipa Bechta. Najgroźniejsze akcje Sandecji zdecydowanie właśnie tutaj. Chyba wyczuli szybko, z której strony łatwiej się przedostać pod bramkę. Prawdę mówiąc, panie Darku, wolę taką lekcję dla Filipa Bechta, wychowanka tej naszej akademii. Niech on popełni te 3 błędy, czy 5 błędów w meczu. Niech on koryguje ale swoje niech ustawienie, gra. Niech uczy się, ale niech gra on. Niech gra zawodnik, który z nami jest, który ma jakąś perspektywę na to, że trochę tu może pograć. To może być też czasami brutalne dla drużyny, ale też Filip, to nie jest tak, że on popełnia same błędy w żadnym wypadku, bo też przydatny jest w rozegraniu akcji ofensywnych, ale no ma też takie mecze jak dzisiaj, gdy lekcja za lekcją. Przewinienie. Arbiter puszcza jednak grę. Rafael teraz próbuje pograć. Za łatwo tam pozwalamy przechodzić z piłką. Swobodnie starają się grać goście. Kasprzak zagrał do boku. Tak, jak najdłużej przy piłce. Wtedy Widzew będzie mniej przy niej. I będzie za nią biegał, ale tak z drugiej jest. Strony nie przesuwają się też pod bramkę Widzewa tymi zagraniami. Choć ładnie na jeden kontakt. Kontakty w dobrym tempie. Teraz już po lewej stronie akcja Sandecji. Danek do środka. Walski. Naciskany. Popatrzył. Nie, to Sofsić. Gdzie zagrać. Podobnie ze sobą dwaj piłkarze. Podobnie do siebie. Dwaj piłkarze Sandecji. Teraz dobrze Nowak. Trochę przypadkowo, ale piłka trafia pod nogi. Faulowany Fundambo. Arbiter dobrze wychwycił to zagranie i pokazał. Grajmy dalej. Grajmy dalej. Więc rozpędza się Filip Becht. Ale widzę, że z pewną taką rezerwą włącza się do akcji ofensywnych. Dobrze, choć do teraz Kuna. Do Kuna zagrał wspaniale. I od razu Becht w obronie też chciał to przerwać. Nie dał wyjść z szybką akcją. 2 razy w ślizg. Tanżyna na plecach Rafaela. Świetnie ruletą sobie tutaj próbuje radzić. Ale Tanżyna! No, tutaj arbiter jednak twierdzi, że faulował. Ale dobre zachowanie Tanżyny w defensywie. Wydawało się, że już Rafael ma go za sobą, a on jeszcze w ostatniej chwili gdzieś tam nogę wsadził pomiędzy nogi Portugalczyka, ale sędzia uznał, że faulował przy tym Daniel Tanżyna. No i znów zaczynamy odebrać piłkę i rozpocząć swoje granie. Tym bardziej, że to już 52 minuta. 5 minut minęło, proszę. Kasprzak dobrze powstrzymany przez Kosakiewicza. Dobre, sprytne zagranie, prostopadłe Kuna na Robaka. W polu karnym obrońców na plecach Robak. Po krótkim słupku i piłka wpada do bramki. 2-1. Drugi gol Marcina Robaka. I na swoją stronę. A Marcin Robak po serii błędów. W 52 minucie Dawid Pieczkiewicz, 32-letni bramkarz, popełnił kardynalny błąd, ale dla nas najważniejsze było to podanie do Robaka. Wpada w pole karne, gdzieś ukląkł bramkarz Sandecji, a piłka odbiła się gdzieś chyba od jego kolana i trafiła do siatki. Proszę, jakie znakomite podanie. Goni go tam w tej chwili Szufryn. No takich bramek będziemy oglądać zapewne mnóstwo. Robak szczęśliwy, drugi gol. 53 minuta, 4 bramka w sezonie. 2-1. Ale podstawą tego gola był ruch Marcina Robaka i świetne podanie z głębi pola. Szufryn nie dogonił naszego snajpera. Wydawało się, że jeśli odprowadzi go do boku, to tam nie będzie problemów dla Pieczkiewicza, ale ten niestety dał się pokonać w prosty sposób. 2-1. Teraz Rafael, już Mleczko, będzie musiał. Już Mleczko już wyrzucił piłkę do Krystiana Nowaka. Podającym chyba był Mateusz Możdżeń Kun. Albo Dominik Kun. Basta zagrał głową niedokładnie. Powstrzymał akcję. Na Robaka można liczyć. 54 minuta.
Teraz prowadząc 2-1 możemy sobie pozwolić na grę z kontry. Rozgrzewają się rezerwowi. Teraz trybuny oddają cesarzowi co cesarski, a my musimy ustawić się w obronie, bo groźna akcja Sandecji lewą stroną boiska. Musi grać 1-1 Kosakiewicz. Ogorzały. Świetnie Mucha uprzedził, jeszcze Morzeń na drugie tempo i dobrze. Robak jeszcze w roli defensywnego pomocnika wyprowadza akcję. Nie Patryk Mucha z prawej strony, Michalski, świetnie Mucha do Michalskiego, rozpędza się razem z trenerem Dobim, tu Michalski wbiega już w pole karne, prawa strona boiska, Morzeń puszcza piłkę i próbował tutaj. Ładnie chciał to zrobić. To nie koniec, bo jeszcze Mucha do Fundambu, 16 metr, Merwej Fundambu. Prosto w obrońców. Tutaj sprytne zachowanie Morzenia, ale chyba mógł połasić się jednak na tę sytuację i po prostu wykończyć to podanie strzałem na bramkę. Szkoda. Ale świetnie wyszliśmy z kontratakiem spod własnego pola karnego. No bardzo jeszcze nie koniec, szybko przenieśliśmy uwaga. Grę na połowę Sandecji. No to Pieczkiewicz nie będzie miał problemu z obroną tego strzału. Cały impet wylądował na nodze. I proszę, widzę, znów wysoko. Tu trener Dobi woła to wszystkich zawodników. Nawet teraz brawa dostaje Michalski pomimo faulu pod polem karnym Sandecji. Ale jeszcze na tym zależało obejrzyjmy. Trenerowi Mateusz Widzewa, Michalski aby tak wysoko podchodzili do środka. Jego zawodnicy. Przepuszcza piłkę Morzdzień. No i zgubił się Szufryn strasznie. Fundambu próbował, ale tam było już ciasno przed nim. 56. minuta. Goście próbują. Jest Danek przy linii bocznej. Pokazuje Kosakiewicz, żeby wrócił Mateusz Michalski. Ograł go rywal. Ojej, leciała ta piłka, ale tylko w pierwszej fazie było to groźne. Później nie spadło i Miłosz Mleczko mógł odetchnąć. 56. minuta. 2-1. Prowadzi Widzew z Sandecją. Czekamy na wybicie piłki przez Miłosza Mleczkę. I zaraz się przekonamy, jak zrobi to Widzewiak. Teraz my nie musimy forsować tempa. Rafael, no, arbiter bardzo długo reagował na to zagranie. Jest Morzdzień. Krystian Nowak, Kosakiewicz, teraz dobrze dostał piłkę Morzdzień, uratował ją w trudnej sytuacji, bo niepotrzebnie tam podnieśliśmy akcję. Wybili szczęśliwie, Patryk Mucha przy linii bocznej do Mateusza Morzdzenia. I gramy z obrońcami. Świetnie, brawo Michalski. Mateusz, świetna akcja. I chyba dogra Fundambu. I niestety Robak nie trafił w piłkę. Nie wiem, czy Marcin nie spodziewał się tak dobrego podania. Do koszyczki. Fajnie, ale próbuje fajnie Mateusz wygląda może. Widzew teraz, bo akcja za akcją napędza Widzew tutaj te swoje działania ofensywne, a jednocześnie bardzo aktywnie w odbiorze, cały czas agresywnie, cały czas wysoko drużyna trenera Dobiego i też widać, że Widzewiacy zaczynają pozwalać sobie na coraz bardziej takie fantazyjne, nieszablonowe tak, zagrania. Tutaj być może jeszcze wypadałoby tę jedną bramkę dobić do tych trzech. Dobić. Tak jest. I wtedy może decydować się właśnie na takie rozwiązania nieszablonowe, ale jeśli trzecia bramka padnie z czegoś takiego, no to będzie tym większa radość. Na pewno trzeba zachować ci koncentrację w obronie, bo Sandecja, no nie ma mowy tutaj o tym, aby w jakiś widoczny sposób odstawała bardzo od drużyny Widzew. Oni cały czas sobie tutaj próbują coś knuć na boisku i sprawiać problem naszej drużynie, co jakiś czas udaje im się podejść pod pole karne, czy też w pole karne. I teraz był przez moment Kasprzak przy piłce. W kole środkowym rozrzuca grę do prawej strony. Znowu tutaj Becht. Musi uważać Filip. Troszkę nerwowo Filip wybija piłkę na aut. Ja myślę, że starsi koledzy powinni mu więcej poświęcić uwagi, uspokoić nawet, powiedzieć jak ma zagrać. Zawsze to się przyda. Bardzo niebezpieczne wejście w pole karne i świetna interwencja Tanżyny. Ale niestety
i sam na sama, ale Rafael ograł naszą obronę. Nie wiadomo dlaczego, chciał tylko z orkiestrą, jak to mówiłem piłkarze, zdobyć gola. Bardzo silnie strzelił, zamiast tylko skierować piłkę do siatki. Rafael, świetna indywidualna akcja. Mateusz Michalski, Fundambu i tam Dominik Kun wykłada. No, nie spodziewał się chyba Marcin. Ale goście zapalili na moment ostrzegawcze światło pod naszą bramką. Trzeba przyznać, że za łatwo tam pozwoliliśmy, by wypracowali sobie pozycję. Widać, że Portugalczyk bardzo dużo wie, bardzo dużo umie. Tandrzyna ma szansę na wejście. Świetnie wypatrzył Michalskiego pod linią boczną. Michalski już w stronę narożnika pola karnego. Wypuścił Kosakiewicza na obieg. Kosakiewicz na jedenastkę. Robak, czy będzie hat-trick? Nie! Trafił prosto w obrońcę. Tu reklamuje rękę Marcin Robak. Mateusz Morzeń, ale tu trzeba ustawiać obronę, bo już Sandecja wychodzi z kontratakiem. Ofiarnie Morzeń, ofiarnie Becht. Czysto na razie gramy w obronie, ale Sandecja nie traci piłki. Teraz dopiero. Dla Bechta. Dla Muchy to on robił ten ślizg. Albo Patryk Mucha obejrzy kartkę. Może będzie okazja, żebyśmy obejrzeli sytuację pod bramką teraz. Mateusz Michalski wypuścił Kosakiewicza. No, a reklamował, że, tak, że od... być może Szufryn leżąc na murawie jeszcze unosił rękę. I tam mógł być kontakt. Marcin miał tutaj trochę czasu, żeby przymierzyć i on skorzystał z tego, ustawił piłkę prawą nogą na 11 metrze. Uderzył po ziemi, gdzieś tutaj piłka od nogi Szufryna odbiła się, czy nawet chyba Peter Buźko był tym, który tą piłką został nabity, ale później chyba gdzieś tu w okolicach jednak ręki... Dominik Kun zatańczyła żółtą piłkę. Kartkę? Tak, to chyba za ten pierwszy wścisk, bo on był... Tak. Chyba jako pierwszy zawodnik w tym agresywnym Patryk wścisku. Mucha. Zobaczmy, dośrodkowanie w pole karne Widzewa, skacze. Och, tu Szufryn pomiędzy trzema zawodnikami naszej pozwolono drużyny mu i tak sobie poradził. Nie można tak często pozwalać na takie zagranie. Jest 2-1, pozornie mamy mecz pod kontrolą, ale jednak takie błędy się nam zdarzają często. Błędy w defensywie, trzeba uważać. Robak wygrywa główkę. Danek przejmuje piłkę. Sprytnie tam zagrał Ogorzały. Wyszedł Krystian Nowak. No, będzie do końca ciekawie. Goście nie rezygnują. Walski. Pogra z kolegami. Łatwo stworzyli sytuację. Proszę, wyprzedzony nasz zawodnik. Doskonale Kasprzak teraz tak, zostawił wziął się przed wejściem tak Patryka jest. Muchy. I już Sandecja lewą stroną. Danek na połowie Widzewa. Jest Michalski, próbuje pomóc w defensywie. Kosakiewicz od razu blisko doskakuje tutaj do przeciwnika, ale na jeden kontakt próbowali zawodnicy Sandecji. Trzy zmiany w zespole gości. Bardzo szybko. Widocznie uznał Piotr Mandrysz, że nie ma co czekać. Zaraz będą zmiany. Numer 30 to Wiktor Żołądź. Schodzi Bartłomiej Kasprzak. Numer 27 to Damian Chmiel. I numer 88 Paweł Mandrysz. Trzy zmiany, z dziesiątką opuścił boisko Damian Sosicz. Więc trzy zmiany w zespole gości, już tutaj Piotr Mandrysz nie żartuje, widzi co się dzieje, że za chwilę może stracić trzecią bramkę jego zespół. Trzech świeżych zawodników. Danek wybija piłkę, widoczny jest Danek bardzo. Fundambu chyba zaatakowany, Krystian Nowak przez siebie. Walski się rozpędził. I odbita piłka od nóg Mateusza Michalskiego.
Nie odpuszcza Mateusz, walczy do końca. 64. minuta. Danek z autu. Blisko niego w tej chwili jest Wiktor Żołądź, młodzieżowiec. No tutaj niewiele brakowało, mielibyśmy kontratak. Peter Buczko zagrał wzdłuż linii. Bardzo jest widoczny Danek. Teraz w środek. Rafael sprytnie to zrobił. Jeszcze nie koniec tej akcji. Muszą wrócić Widzewiacy. Na zamknięcie. W polu karnym był Małkowski, ale źle przyjął piłkę. Dobrze, dobrze wyszli z tym kontratakiem zawodnicy Sandecji. Było groźnie w polu karnym. Przede wszystkim dobra dynamika tego wyjścia. Widzewiacy tutaj musieli bardzo szybko wracać, odbudowywać pozycję. Nie do końca zdążyli to zrobić. Tak, trzeba przyznać, że to była sprytna i dobra akcja Damiana Chmiela. Starcie w powietrzu wygrywa Marcin Robak. Bartłomiej Poczobut za chwilę pojawi się na boisku. Faulowany nasz zawodnik. Daniel Tanżyna przez Rafaela. Rozbiera się Poczobut, a to oznacza zmianę w linii środkowej. Myślę, że ten, który obejrzał kartkę, chyba tak rozsądnie byłoby zdecydować się na zmianę Patryka Muchy. Ładnie Robak do Moszczenia. Kolejna szansa na strzał dla Mateusza z 25 metrów, tym razem obok prawego słupka. Ale był naciskany, także nie mógł dokładnie sobie ułożyć piłki. Sporo tych uderzeń z dystansu Mateusza, no to pierwsze przede wszystkim, tak bliskie celu w pierwszej połowie z voleja, z powietrza. Teraz w sumie też taka akcja podobna, bo tutaj Mateusz dwójkowa, aż wskoczył na plecy zawodnikowi Sandecji. Dwójkowa akcja właśnie Możdżenia z Robakiem w drugiej połowie, teraz przed momentem zakończona strzałem tego pierwszego, a w pierwszej części gry właśnie ten strzał z voleja, również po takiej akcji, też Możdżenia z Marcinem Robakiem. Znowu Robak tyłem do bramki, odgrywa do Fundambu, Fundambu w pole karne. Ale Szufryn tutaj przed Kunem. No to powinna być piłka Pieczkiewicza. Od tego jest bramkarz, żeby wychodzić wysoko i w takich trudnych sytuacjach bronić swój zespół. Z autu rozpocznie Łukasz Kosakiewicz. Obok niego jest Patryk Mucha. Jeszcze nie mamy informacji, kto zejdzie. Mucha. Teraz właśnie ten element fantazji w grze Merveja Fundambu, piętą świetnie zagrał prostopadle do biegającego w pole karne Muchy. Krystian Nowak. 30 na 16, Mateusz Możdżeń opuszcza boisko. Ale nie ma zadowolonej miny Mateusz Możdżeń. No nie jest zadowolony na pewno. Nie, nie, nie. Zmiany. Pokazywał także dziwne gesty. No nie, to schodząc. Gesty to spokojnie, ale myślę, że po minie przede wszystkim chyba widać, że liczył na to, że dogra ten mecz, a przynajmniej jeszcze trochę w nim pogra. Aut już rozochodził jest. Się po tych akcjach w ofensywie. Czuł, że jeszcze może coś zrobić dla zespołu, dlatego no, ciężko mu było się pogodzić z decyzją, że musi zejść. Małkowski. Akcja środkiem, jeszcze tam pójdzie, Poczobut faulowany. Zdecydowane wejście zawodnika Sandecji. Wiktor Żołądź, rosły chłopak, młodzieżowiec, ale tam widzę, że raczej tutaj żartów nie ma. Brawo, świetnie Robak. Ach, tu niewiele zabrakło. To jednak. Do grania prostopadłej piłki do Michalskiego. Teraz Małkowski faulowany przez Poczobuta. I to taka też decyzja dobra dla drużyny w wykonaniu zawodnika, który przed chwilą pojawił się na boisku, bo już Małkowski tutaj nabierał prędkości, dobrze odwrócił się w stronę bramki Mleczki. Goście grają. Agresywnie Widzew, agresywnie Poczobut i Fundambu, ale nie udaje nam się przejąć tej piłki, choć cały czas naciskamy tutaj środkowych obrońców.
Nie dajemy im rozegrać spokojnie piłki. Pieczkiewicz. Biega tam Marcin Robak pomiędzy nim a obrońcami. Pieczkiewicz daleko, ale niedokładnie po raz kolejny. No nie pamiętam dokładnego wybicia bramkarza Sandecji w dzisiejszym meczu. Nie ma faulu na Poczowicie. To arbiter interpretował. Danek, odskoczyła mu piłka. Jeszcze próbują agresywnie. Kosakiewicz. Ach, niestety. Nie zgasił piłki Mucha. Niedokładnie. Małkowski do Danka. Zawiązują akcję. Jeszcze raz Małkowski. Lewa noga. Po ziemi. Chmiel. Proszę, jak był blisko. Znowu tutaj za dużo miejsca przy dośrodkowaniu, przy dograniu piłki w pole karne. Był Poczobut. Tu nagle oddał krycie Kosakiewiczowi. Ten był dobre 5 metrów od zawodnika Sandecji. Później strzał po długim słupku z narożnika pola bramkowego w wykonaniu napastnika gości. No niewiele tam zabrakło bardzo do przecięcia tej piłki po prostu po raz kolejny. Nie wiem, czy Chmiel nie próbował strzelać, bo... Bardzo było niebezpiecznie. Dzisiaj świetny doping na Widzewie. Kilka wychowanek odkurzonych z Nisza, Sułkowice, później śpiewek. Grał w Bielsku, wcześniej w BKS-ie Bielsko, a później w Podbeskidziu. Widać było, że wie co zrobić z piłką. Próbuje zespół gości. Będzie miał aut. 20-19 minut nam zostało do końca. No i zobaczymy. Zaraz się to wszystko otworzy. Proszę, prosty błąd. Idzie Fundambu po lewej stronie Marobaka. Fundambu za łatwo powstrzymany. Za łatwo. Nie wiem na co liczył piłkarz Widzewa, bo bardzo długo tam kombinował. Mieli przewagę. Mogli to rozegrać. Damian Chmiel do będzie Małkowskiego. Będzie zmiana, chyba właśnie za Fundambu za chwilę Michael Amejał pojawi się na boisku. Ta sytuacja chyba już przechyliła szale korzyści na niekorzyść obecności Fundambu na boisku, tak mi się wydaje. I drugi z zawodników, zobaczymy, czy jeszcze ktoś. Patryk Sten, nie, to jeszcze jest... No, trzeba reagować, bo goście jednak zrobili trzy zmiany. I trzeba reagować na to, że pojawili się nowi, wypoczęci zawodnicy. Patryk Stępiński, Patryk Stępiński wejdzie i na Michael pewno Amejał. Jest. To za chwilę, bo jeszcze Widzew. Mandrysz bardzo blisko linii bocznej. Poddenerwowany, no. Pieczkiewicz nieźle interweniował, ale bramka go obciąża. Nie oszukujmy się. Nie umiał się odpowiednio ustawić do tego strzału. I na spalonym był Mateusz Michalski. I będzie zmiana. 70, czyli Fundambu. Kolejna zmiana ze strony Widzewa. Później nas Emil Fundambu. Dziękujemy mu za grę. Jego miejsce wchodzi na plac Michael Amejał. Filip Bech to zejdzie z boiska w jego miejsce Patryk Stępiński. Patryk Stępiński. Już Filip schodzi. Michael Amejał wypełnia nam tutaj rolę młodzieżowca na boisku. Zobaczymy, jak Michael się zaprezentuje. Ma 18 minut na to, żeby wykazać się swoją formą. Filip Bech dzisiaj, to spotkanie w defensywie bardzo trudne dla niego. Mówiliśmy o tym, że często tutaj jego stroną atakowali. Myślę, że to też nie jest przypadek, ale to, co na pewno pozytywne w grze Filipa, to ta chęć do gry też w ofensywie. Brak takiego strachu, bojaźni przed tym, aby rozegrać piłkę do przodu, aby nie wracać tymi podaniami bezpiecznie, bez korzyści dla zespołu do środkowych obrońców. Myślę, że to jest taki też dobry prognostyk. No tak musi grać boczny obrońca ofensywnie i odważnie. Miłosz Mleczko wygrywa na razie rywalizację z Pawłowskim. Wojtek Pawłowski na pewno marzy o tym, żeby wrócić do bramki, no ale musi to udowodnić na razie na treningach. A w przypadku bramkarzy to też jest bardziej poleganie na błędzie swojego kolegi, który jest w pierwszej
drużynie, w pierwszym składzie. Tu musi czekać po prostu Wojtek, niestety, na nieszczęście swojego kolegi. Będzie faul, tak. Patryk Strębiński tam ograł jednego z rywali. Oj, jest jakiś problem. Ale nie Patryka Strębińskiego. Franczyna miał tam jakiś problem, ale już jest wszystko w porządku. Krystian Nowak za plecami ma już tylko bramkarza. Przebiegamy, Dominik Kuhn. Sandecja poradziła sobie. Rafael atakowany z tyłu. Jeszcze zespół gości. Proszę, już biegnie, wystartował piłkarz. Ojej, jak się tam zaplątał. I dobrze, że tak zrobił Miłosz. Tutaj już nie kombinował, po prostu wybił piłkę w aut, bo widać było, że ma problem już z opanowaniem jej. Piłka w pole bramkowe, wyszedł Mleczko, wrócił i będzie rzut rożny. No niebezpiecznie nam się tu przez chwilę zrobiło. Wszystko od podania Patryka Muchy z 40 metrów do własnego bramkarza to się wzięło. Zawodnicy Sandecji odważnie od razu poszli za tą akcją. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Miłosz Mleczko teraz będzie poddany ciężkiej próbie. Chociaż grają krótko. Za plecy. Ha. Jeszcze nie koniec. Walski. Świetnie zgasił piłkę. Doskonale to jest doświadczony piłkarz. On na pewno tutaj prostego błędu nie popełni. Szufryn. Wrócił Peter Buczko. Czternaście minut do końca. Znów Walski. I Michael Amejo. Już pokazali sędziowie aut dla gości. Będzie kolejna zmiana minut. W Widzewie. Widzę. Daniela Mąkę. Faul Kosakiewicza. Mąka zdejmuje strój do rozgrzewki. Teraz zamyjał prawą stroną boiska, wysokość pola karnego, ale po ziemi to dośrodkowanie ląduje na nodze pierwszego obrońcy. To chyba Peter Buczko tak, był tam i on teraz blisko. Do prawej strony boiska. Tutaj ma więcej miejsca drużyna gości. Próbuje właśnie teraz tam przedostać się na połowę Widzewa. Już przekroczyli linię środkową, ale wracają do gry. W ataku pozycyjnym na własnej połowie środkowi obrońcy teraz biorą się za rozegranie. 13 minut do końca, ostatnia drużyna w tabeli. Sandecja sprawiała w Łodzi jednak bardzo korzystne wrażenie. To nie jest zespół, który ma jakieś rażące braki. To nie może są, brak szczęścia. To nie są Leszcze, Stefan. Uwaga, teraz może być niebezpiecznie, tyłem odwrócony. Był bardzo blisko wejścia. Patryk Stępnicki niewiele brakowało, a stworzyłby tam groźną sytuację. Ale tu wrócił do końca, naprawdę imponująca interwencja Stępnickiego we własnym polu karnym. Do końca, tak jest. Gdyby się zawahał, niebezpiecznie, byłoby bardzo niebezpiecznie. Ale uratował drużynę. Prostopadle. Grają teraz do Krystiana Nowaka. Musi walczyć Nowak. Nowak bardzo dobrze. Dojrzale tutaj wyszedł pod presji, pod linią boczną, jednak nie zdołał dojść do piłki Amejał, bo ten chyba nie spodziewał się, że dostanie takie dokładne zagranie. Małkowski na nogę Kosakiewicza. Teraz Patryk Mucha ma więcej miejsca. Wchodzi Kuhn, świetnie. Znowu, ale Kuhn źle przyjmuje. Szkoda, bo tutaj dobra praca Muchy, naprawdę kolejny już raz też w ofensywie nasz środkowy pomocnik. Dobry mecz w wykonaniu tego zawodnika. Utrzymał się przy piłce Mateusz Michalski. Zobaczymy, kogo zmieni Mąka. Za blisko siebie teraz zawodnicy Widzewa, nieporozumienie. No dobrze, że Kosakiewicz wybił to głową, bo już tam szykował się Damian Chmiel. Oyama i Mąka gotowi przy linii bocznej na wejście na boisko. Oyama, proszę mnie poprawić, Stomil Olsztyn ostatni raz. Tak. To jest jego występ. Pierwsze 45 minut w meczu od tamtej pory albo poza kadrą, albo na ławce rezerwowych. Dzisiaj pierwsze minuty.
tamtego czasu. Właśnie w tej chwili wszystko jest jasne. To zmiana. Dominik Kun schodzi z boiska, w jego miejsce Daniel Monka. Nie ma jeszcze zmiany. Już Dominik tam zejdzie. Tak, po drugiej stronie. Tak, nie będzie przetarz tutaj. Henryk Oyama za Patryka Muchę. Mucha też już opuścił boisko. A zatem dwaj nowi piłkarze. Zobaczmy, co zrobi Monka i Oyama. Teraz chyba Mateusz Michalski przesunięty do środka pola. Takie odnoszę wrażenie, że on teraz będzie w parze z Bartłomiejem Poczobutem w środku pomocy, a Robak dobrze walczy tu z trzema rywalami. Robak jeszcze przepycha, ależ to zrobił Robak. Wybijają mu piłkę spod nóg. Michalski uderza na bramkę prosto w obrońcę. Teraz, poprawia Kosakiewicz, ale ponad bramką. No tutaj, co szkoda, za praca dobra sytuacja. Robaka. Poradził sobie tutaj w tej miał dobrą piłkę. Walce wręcz właściwie Marcin Robak w tej sytuacji. Trochę też szczęścia, ale popracował łokciami, popracował barkiem. No i teraz, no naprawdę dobra pozycja. Zobaczmy, mamy 80. minutę meczu, widzę w agresywnie. Na połowie Sandecji odbieramy piłkę. Świetnie Kosakiewicz, że piętą do Amejała, ten wstrzymuje akcję. Do prawej podłącza się tu Daniel Monka, pierwsze kontakty z piłką. Amejał do Poczobuta, Poczobut miękko. Na zamknięciu jest Oyama, on tutaj przyjmuje piłkę w polu karnym. To nie koniec akcji. Henryk Oyama na wysokości pola karnego, zablokowane to dośrodkowanie. Skacze jeszcze Stępiński i wybijają goście. Musi teraz odpowiedzialnie ustawić się w obronie Tanżyna. I on odzyskuje piłkę, doskonała interwencja środkowego obrońcy, podłącza się Tanżyna. Czy był fałd na narożniku pola karnego? Arbiter puścił grę. No, można było dyskutować, czy to było czysto. Świetnie, naprawdę bardzo mi się podoba ta gra Widzewa, agresywna w odbiorze, niezależnie od pory meczu. Dzisiaj naprawdę Widzew cały czas agresywnie ustawiony, cały czas aktywnie próbuje odebrać piłkę na połowie przeciwnika. Jeszcze moment, musi dojść do siebie Daniel Tanżyna, ale nie mają pretensji Szufryn do siebie i Tanżyna, wszystko jest w porządku, brawa i wszystko jest jasne. Będzie jeszcze jedna zmiana w zespole gości, z tego co widziałem to Ruben Lopez z Huesca, pozyskany niedawno piłkarz, dla niego to będzie debiut w Sandecji. Teraz we własnym polu karnym grają sobie goście. Jakby zapomnieli, że przegrywają 1-2. Może teraz Walski rozpocznie akcję, na którą czekają widzewiacy, żeby skontrować Danek. Kosakiewicz znowu dobrze, tym razem Kosakiewicz, ostre wejście. Odgwizduje faul. Jeszcze pokazuje ustawienia Dankowi, jeden z asystentów Piotra Mandrysza. I Walski opuszcza boisko. Huesca idzie do przodu, do Rafaela. Rzut wolny mają piłkarze Sandecji. Peter Buczko, Szufryn. Czasu coraz mniej, 7 minut. Huesca nie doszedł do podania. Arbiter odgwizduje przewinienie na Poczobucie. 7 minut do końca spotkania. Widzew prowadzi 2-1. Przypomnę, bramka Marcina Robaka w pierwszej i w drugiej części. A dla gości gola zdobył w pierwszej połowie Ogorzały. Kamil Ogorzały. Małkowski, Danek, jest do niego piłka, Danek i Kosakiewicz, dokładnie do tyłu, no nie, no to nie jest zagranie na wyprowadzenie, na dobrą pozycję. To też myślę historyczny mecz z punktu widzenia strzelców goli w dzisiejszym spotkaniu, ponieważ Marcin Robak, strzelając dzisiaj dwie bramki, wychodzi na prowadzenie w klasyfikacji wszechczasów strzelców goli dla
naszego klubu, więc historia dzieje się na naszych oczach. Marek Koniarek może już tylko teraz przetrzeć łezkę gdzieś tam siedząc w domu, ale myślę, że też jest zadowolony z robaka, choć teraz niebezpiecznie. Chmiel dogrywa. Co tu się stało w polu karnym Widzewa? Myślę, że teraz wszyscy na trybunach zadają sobie dokładnie to pytanie. Ma pretensje jeden z Widzewiaków do arbitra, my popatrzmy. Damian Chmiel, dogranie piłki. No Patryk Stępiński tam przewrócił się, wbiegając w pole karne, sygnalizując arbitrowi, że był popychany, bo leżąc na klatce piersiowej próbował jeszcze takim motylkiem. Nie wiem, jaki to jest styl pływania, jak to się nazywa tak fachowo. W każdym razie... No tylek delfin inaczej. W każdym razie no, wyglądało to komicznie nawet w wykonaniu naszego obrońcy. I prawie przyniosło gola gościom. Robak. A Robak na prawej nodze piłkę, ale go tam przytrzymuje cały czas. Chyba Damian Chmiel. Piłka wrzucona w pole karne. Nie był to zły pomysł naszego kapitana, ale nie spotkał się Łezka. Ze zrozumieniem jego kolegów. Jeszcze nie rozgrzany, dlatego fauluje. Kolejny raz poczobut na ziemi. I Rafael próbuje teraz do Kosakiewicza doskoczy Damian Chmiel. Oj, nie było to zbyt czysto zagrane i Danek wraca. Wybija piłkę na aut. Ile minut? 4 minuty do końca. 4 minuty nadziei, że Widzew jeszcze zdobędzie trzecią bramkę. Zobaczymy, czy to się Widzewiaką uda. Cały czas nasza ławka rezerwowych żyje, bo mimo tego, że Widzewiacy grają z ostatnią drużyną w tabeli, to jednak bardzo, bardzo niebezpieczny to zespół. Łukasz Kosakiewicz poprawia, wyciera piłkę. To takie gesty troszkę, powiedziałbym, mające na celu zdenerwowanie rywali. No zagrał też w aut. Nie wiem, czy to był taki pomysł. Szufry. Jeszcze, no jeszcze próbują. Jeszcze kilka minut do samego końca tego będą meczu. Próbować. Zresztą oni widzą, że tutaj no, niestety też wiele nie trzeba robić, żeby pod to pole karne Widzewa momentami podejść. Niepokoją zwłaszcza te indywidualne błędy wciąż występujące w naszej drużynie. Im dłużej to Maciej Małkowski coraz częściej atakuje naszą bramkę i z coraz większym zapałem faulowany Mąka. No idzie tam arbiter, sprawdzi. 3 minuty do końca. Myślę, że już nic nie będzie. Żadnych eksperymentów. Jakaś przyjacielska rozmowa sędziego technicznego z Piotrem Mandryszem. I wszystko jasne. Myślę, że tutaj każda ta akcja Sandecji, która kończyła się zagrożeniem pod naszym polem karnym, czy w polu karnym Widzewa, wiązała się z tym, że byliśmy za daleko ustawieni od zawodnika dogrywającego futbolówkę w nasze pole karne. Za dużo miejsca tutaj za każdym razem zostawiamy rywalom, aby ustawili sobie piłkę, aby przymierzyli. Michael Ameją, to taka próba zagrania szybkiego. Utrzymał się przy piłce, teraz faulowany. Jeden z piłkarzy Sandecji, 2 minuty do końca. Peter Buczko do Szufryna, szeroko, z przodu jest Łezka, jest także Rafael, będą grali z powrotem do bramkarza. Dobrze Widzewiacy tam się ustawili, nie pozwolili na swobodne granie, jest Danek po lewej stronie, musi uważać Michael Ameją. Wraca do defensywy Mateusz Michalski, a sprytnie to chciał zrobić Damian Chmiel. Górą na obronę. Buczko przepchnął delikatnie Robaka. No i teraz Mateusz Michalski środkiem może... No, szkoda, jeszcze nie koniec. Leży nasz zawodnik, będzie rzut wolny w dobrym miejscu. 25 metrów od bramki Sandecji. Na samym środku boiska. Kto Mąka? Podejdzie? No Mąkę widzieliśmy Mąka niecałe 2-3 metry dalej już w meczu. Z kim to graliśmy, panie Dariuszu? Ta piękna bramka Daniela Mąki w drugiej lidze z rzutu wolnego zewnętrznego. 1-0 się skończyło. Nie był Górnik Polkowice. Tak jest.
Trener Dobi może pamięta. Wątpię. Na ławce. Ale właśnie Mąka i Marcin Robak, oni dwaj ustawieni. Ale Robak chyba bliżej przy piłce. Nie wierzę w to, żeby Robak zrezygnował z szansy na hat-trick. Bo tak to trzeba myśleć. Teraz znowu Mąka udaje, że ustawia piłkę. Mur pięcio, czteroosobowy. Teraz pięcio. Za murem stoi Poczobut. Tak, Marcin Robak. Ja powiem tylko, że to jest 90. minuta spotkania. Wysoko nad poprzeczką Marcin i już Sandecja, dalekie zagranie. Rafael wygrał główkę. Stępiński na środek. Tu jest Ameyong. Dobrze, uwolnia się z podkrycia Poczobut. Dobra decyzja. Teraz Peter Buczko wypchnął Mąkę. Jeszcze Poczobut, dobrze, tutaj podłącza się do gry. Miejsca. W ostatniej chwili. Świetnie, Robak mięciutko na Mąkę w pole karne, nawijał tutaj. Jeszcze próbował Mąka do środka. Będzie rzut rożny. Proszę, obejrzyjmy to jeszcze raz. Robak, Ameyong. No, sprytnie chcieli to zrobić widzewiacy. No jeszcze tutaj trochę radości kibicom. Na pewno są winni widzewiacy za ostatnie miesiące. Więc dlaczego nie trzecia bramka? Dzisiaj naprawdę dobra. Fajna atmosfera i bardzo głośny doping na trybunach w tym spotkaniu. No, tak jakby chcieli się trochę też pożegnać niestety z tym obiektem, bo nowe regulacje związane z koronawirusem powodują, że na Bełchatów pewnie będziemy czekać już w mocno okrojonym towarzystwie, jeśli chodzi o kibiców. 25% nam się zapowiada tylko na stadionie. Zobaczmy, będzie wrzutka? Nie, będą grali krótko chyba. Tak, ustawili się obok siebie. Robak z Mąką pograją na utrzymanie piłki. 3 minuty doliczone, przypomnę. Jest Poczobut. Ostro atakowany. Zaskoczony czuje się na pewno Poczobut, który słynie z twardej gry. No, teraz, kiedy już jeszcze... sędzia chyba puścić jednak. Tak, bo się wyrwał nasz zawodnik. To zdecydował się odgwizdać faul, więc przenieśliśmy ten rzut rożny na drugą stronę boiska i teraz z prawej strony na wysokości pola karnego będziemy dośrodkowywać z rzutu wolnego. Prawie półtorej minuty już gramy tego dodatkowego czasu. Małkowski ma pretensje do arbitra, że widzewiacy jeszcze nie zaczęli. Jest Mąka do linii końcowej. Trącony jeszcze Michael Ameyong i goście zaczynają. Mąka na 16. No jak tak będzie Pieczkiewicz wybijał. Ale mówiłem o tym, Pieczkiewicz ani razu nie zagrał długiej piłki chyba dokładnie do swoich kolegów. Za każdym razem gdzieś te wybijane są te piłki przez niego w jakieś strefy, w których zwykle nie ma jego kolegów. I teraz zrobił dokładnie to samo, jeszcze nieczysto trafił w piłkę. Jak się ma 32 lata, okazuje się, że jeszcze jest nad czym pracować. No i będzie rzut wolny, kolejny. No to teraz już Mąka na pewno. Minuta do końca meczu, to skorzystamy z okazji, zaprosimy na otwarte pasmo na naszym kanale YouTube, oczywiście po meczu zaraz studio. Naszym gościem będzie, jeśli nic się nie zmieniło od naszych ustaleń sprzed meczu, dyrektor sportowy Sandecji Arkadiusz Aleksander, były piłkarz naszego klubu, i z Andrzejem Rybskim w takim gronie porozmawiamy sobie o tym meczu i oczywiście też konferencja prasowa w trakcie tej realizacji. A teraz... Długo to trwa, myślę, że będzie krótkie podanie Marcina Robaka do Mąki, a Mąka spróbuje kopnąć na bramkę. Tak jest. Przerzucił piłkę Czkiewicz. Bardzo nierówna gra tego golkipera. Raz dobra interwencja, a później jakieś niewypały. Mocny strzał Daniela Mąki po podaniu, takim trąceniu piłki. Nie wiem, czy arbiter pozwoli jeszcze wykonać rzut rożny. Biegnie tam Robak. Ale myślę, że to będzie krótkie granie, żeby nie dopuścić do straty piłki. Tak jest. Nie spiesząc się widzewiacy, czekają tylko na gwizdek sędziego. Kończący mecz ósmej kolejki.
Arbiter gwiznął. No właśnie, to z tego raczej zagrożenia nie będzie. Jeszcze próbuje Małkowski głową, ale arbiter gwizdze po raz ostatni, kończąc mecz ósmej kolejki. Widzę w Sandecja 2-1. Przypomnę, Kamil Ogorzały strzelcem bramki dla Sandecja, dla Widzewa. Dwa gole zdobył Marcin Robak. Kilka fajnych akcji naprawdę w wykonaniu naszej drużyny. Dobra też postawa w odbiorze, w tym pressingu na połowie przeciwnika. To też takie symptomatyczne, że chyba im bliżej naszej bramki, tym większy problem mieliśmy właśnie w defensywie. Obejrzyjmy teraz gole zdobyte w dzisiejszym meczu. To jest bramka zdobyta przez gości. Proszę, Danek, bardzo ładny zwód. I tam dokłada rękę Kamil Ogorzały. I to jest pierwszy gol w meczu, gol dla zespołu gości. Rozpędza się Danek, bardzo ładny balans ciałem, pięknie wyłożona piłka. No i teraz szybki aut, krótkie zagranie. Jest tam Marcin Robak, głową precyzyjnie do siatki i jest 1-1. Jeszcze raz to obejrzyjmy. Łukasz Kosakiewicz, dobra centra na przedpole, tutaj Robak wchodzi w tempo i trafia głową i teraz bramka na 2-1, świetne podanie, tam właśnie na wolne pole strzał, który sprawia, że puszcza tę piłkę, w sumie niezbyt trudną do obrony, Pieczkiewicz do siatki, Kun podawał do Robaka, druga bramka i mecz kończy się wynikiem 2-1, na kolanach Pieczkiewicz, na kolanach Sandecja, choć wstydu swojemu trenerowi raczej tutaj nie sprawiła. Przypomnę jeszcze statystyki, 2-1 w bramkach, 19-5 w strzałach celnych 8-1, 17 fauli Widzewa, 18 Sandecji, jedna żółta kartka dla Widzewa, nie było czerwonych, 7 rzutów rożnych Widzewiaków, 1 rzut rożny Sandecji. To tyle, kłaniamy się pięknie i zapraszamy na relacje ze spotkania trenerów po meczu, z konferencji prasowej, a także do otwartego pasma. Kłaniam się pięknie. Do usłyszenia. Michalski, ładna centra, Robak! Kosakiewicz z drugiej strony, interwencja Dawida. Próbują dograć piłkę w 16. Możdżeń, to jest wybicie. No, zakotował się chyba troszkę nasz pomocnik. Uwaga, bardzo niebezpieczne zagranie. Próbują dograć piłkę w 16. Możdżeń, to jest wybicie. No, zakotował się chyba troszkę nasz pomocnik. Uwaga, bardzo niebezpieczne zagranie. Ładne zagranie zewnętrzną częścią stopy. Z przodu jest Rafael. Piłka przechodziła, ale nasz... Piłka pod nogami Fundambu, 20 metrów od bramki. Fundambu do Robaka. Robak pada w 16. Był tam problem z przyjęciem piłki. Zamyka. Dobrze, Robak. Kun musi to wykorzystać. Dobre wyłożenie do Fundambu. Tak, nie miał miejsca tam Mateusz Michalski do Małkowskiego. Małkowski na przecięcie. Brawo, Miłosz. Dobre wyjście. Leży zawodnik Sandecji. Zaraz dostanie informację pewno. Sędzia, tak jest. Ale to najlepsze, co mógł zrobić Miłosz Mleczko. Wyszedł do piłki do karnego drużyny Sandecji. Kosakiewicz nie ma z kim. Robak uprzedzony, Fundambu jeszcze odzyskuje teraz piłkę, lewa noga Fundambu prosto. Coś tam się dzieje z tą Burawą, bo tak, ładnie teraz odwrócił się na plecach z rywalem Możdżyń, świetna piłka w pole karne, Kosakiewicz, boczna siatka. Coś tam się dzieje z tą Burawą, bo tak, ładnie teraz odwrócił się na plecach z rywalem Możdżyń, świetna piłka w pole karne, Kosakiewicz, boczna siatka. Podchodzi Becht, ale to jeszcze długo zanim dojdzie. Dobrze, Robak w polu karnym zamyka Fundambu, Fundambu przenosi piłkę. Mateusz tutaj bardzo mądrze wymyślił.
Mocno podanie. Druga piłka na Robaka, ten zgrywa na jedenastkę, nie zdążył. Jest Kun, będzie dośrodkowanie w pole karne. Robak, 11 metr, Możdżyń z woleja, ależ obrona pieskie. Jest Kun, będzie dośrodkowanie w pole karne. Robak, 11 metr, Możdżyń z woleja, ależ obrona pieskie. Mamy sobie nieźle z rozpoczęciem akcji. Ostatnie podanie stanowi problem. Oj, tak! Mamy sobie nieźle z rozpoczęciem akcji. Ostatnie podanie stanowi problem. Oj, tak! Do dośrodkowania, nie, tutaj oszukał rywala do lewej nogi. Michalski uderza na bramkę i mija piłka, super! Do dośrodkowania, nie, tutaj oszukał rywala do lewej nogi. Michalski uderza na bramkę i mija piłka, super! Fundambu bardzo ładnie odwrócił strony. No i paruje to, przeczuł to trener Dobi, bo zdenerwowany pokrzykuje na... Proszę, Danek! Ależ znów była fantastyczna okazja. W tej chwili, dobra, prosto padła kolejna piłka na Michalskiego, odmożdżenia. Możdżyń do Kuna, Kun prosto w obrońcę, nie ma rzutu karnego. I jeszcze proście. Fundambu agresywnie odbiera piłkę, dobra praca w obronie Fundambu, choć to była połowa Sandecji. Kun do Fundambu, prostopadłe zagranie, linia końcowa. Dobrze nawija Fundambu pole karne, jeszcze raz nawija i drugi, i trzeci, i Michalski z pierwszej piłki, ale... Jak teraz pozwalamy na akcję Małkowskiego, do boku, odbita piłka, Kasprzak, brawo, w ostatniej chwili bez Kosakiewicza. Dobre, sprytne zagranie, prostopadłe Kuna na Robaka, w polu karnym o obrońców, na plecach Robak, po krótkim słupku i piłka wpada do bramki, 2-1, drugi Kosakiewicza. Dobre, sprytne zagranie, prostopadłe Kuna na Robaka, w polu karnym o obrońców, na plecach Robak, po krótkim słupku i piłka wpada do bramki, 2-1, drugi gra już w pole karne, prawa strona boiska, Możdżyń puszcza piłkę i próbował tutaj. Z prawej strony Michalski, świetnie, Mucha do Michalskiego, rozpędza się razem z trenerem Dobim, tu Michalski wbiega już w pole karne, prawa strona boiska, Możdżyń puszcza piłkę i próbował tutaj. Ładnie chciał to zrobić. To nie koniec, bo jeszcze Mucha do Fundambu, 16 metr, Merwin Fundambu, prosto w obrońców, tutaj sprytne zachowanie. Świetnie, brawo Michalski. Mateusz, świetna akcja. I chyba dogra Fundambu. I niestety Robak nie trafił. Ale niestety. I sam na sama. Ale patrzył Michalskiego pod linią boczną. Michalski już w stronę narożnika pola karnego. Wypuścił Kosakiewicza na obieg. Kosakiewicz na jedenastkę. Robak, czy będzie hat-trick? Nie! Trafił prosto w obrońcę, tu reklamuje. Patrzył Michalskiego pod linią boczną. Michalski już w stronę narożnika pola karnego. Wypuścił Kosakiewicza na obieg. Kosakiewicz na jedenastkę. Robak, czy będzie hat-trick? Nie! Trafił prosto w obrońcę, tu reklamuje. Zdecydować się na zmianę Patryka Muchy. Ładnie Robak, no, do Możdżenia, kolejna szansa na strzał dla Mateusza. Do Danka, zawiązują akcję, jeszcze raz Małkowski, lewa noga, po ziemi, Chmiel, proszę jak... Wybił piłkę w aut, bo widać było, że ma problem już z opanowaniem jej, piłka w pole bramkowe, wyszedł Mleczko, wrócił. A Robak dobrze walczy tu z trzema rywalami, Robak jeszcze przepycha, ależ to zrobił Robak, wybijają mu piłkę spod nóg, Michalski uderza na bramkę prosto w obrońcę, teraz poprawia, dobra. Kosakiewicz, ale po łezkę gdzieś tam siedząc w domu, ale myślę, że też jest zadowolony z Robaka, choć teraz niebezpiecznie. Chmiel dogrywa. Co tu się stało? Rybuczko wypchnął jeszcze Poczobut, dobrze tutaj podłącza się do gry, miejsca Robak. W ostatniej chwili. Świetnie Robak, mięciutko na Mąkę w pole karne, nawijał tutaj. Tak jest. Przerzucił piłkę